Czy to jest pewniak? Tego nie wiemy, ale na pewno Czesław Michniewicz jest bardzo blisko objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski i głównie o nim dzisiaj będziemy rozmawiać, ale oczywiście też będziemy chcieli przeanalizować cały ten etap wyboru Cezarego Kuleszy, a także przede wszystkim Adama Nawałkę. Razem z nami będą dzisiaj Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy. Dobry wieczór. Wojtek Piela, Weszło.com. Dobry wieczór. A także były reprezentant Polski, zawodnik Legii, także Czesława Michniewicza, Igor Lewczuk. Dobry wieczór. Dołączy też do nas pewnie za chwilę już człowiek z USA, a więc Janusz Michalik, on także dorzuci do tego wszystkiego trzy grosze. Panowie, ale chciałbym zacząć od tego wszystkiego gdzieś chronologicznie. Łukasz, ty na pewno najlepiej wiesz, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o strategię wyboru Cezarego Kuleszy, no bo zaczęło się tak. Wydawało się, że Fabio Cannavaro jest tym kandydatem numer jeden, też ze względu na to, że jego menadżerem jest Pini Zahavi. Później szybko wskoczyła kandydatura Adama Nawałki, która była przez bardzo długi czas pompowana. I ja bym powiedział, że do momentu, kiedy nie zaczął jakoś wątpić Cezary Kulesza, szukać Szewczenki, szukać innych wyborów, no to też sam Adam Nawałka już był przekonany, że on będzie selekcjonerem, bo pamiętasz, byliśmy w Turcji i nie wiem, czy zauważyłeś, że na sparingi czy Pogoni, czy Lecha często chodził Jarosław Tkocz, a więc ten człowiek, który będzie, byłby trenerem bramkarzy w sztabie Adama Nawałki. No to ja bym to uporządkował, bo według mnie wątpliwości Cezary Kulesza miał od pierwszego dnia, kiedy pojawił się pomysł z Adamem Nawałką. On nie był przekonany do niego. Zaczął tę rozmowę i gdzieś tam no one się toczyły, ale on cały czas jakoś tak można było wyczuć, że to nie jest jego kandydat numer jeden, dwa, ani trzy, ale gdzieś te rozmowy były prowadzone. No pewnie porozmawiamy, czy to było etyczne, nie? Bo to tutaj są wątpliwości, jak został potraktowany Adam Nawałka. Dwa, Fabio Cannavaro to też chyba nie był nigdy rozpatrywany przez Cezarego Kuleszy. Był powiedzmy takim pierwszym kandydatem. Ja myślę, że bardziej on pomógł Cezaremu Kuleszy, który się gdzieś tam uwiarygadniał, tak, że niedawno tak, on odbierany przez Disco Polo Podlasia, siada sobie i rozmawia o robocie z Fabio Cannavaro. A samemu Fabio Cannavaro też to pomogło, bo teraz jest chociażby rozpatrywany w kontekście prowadzenia klubów z Premier League. I ten Fabio Cannavaro też nie sądzę, że był jakoś tak właśnie poważnie traktowany przez Kulesz. Spotkali się, zjedli kolację, pouśmiechali fajnie. Obie strony myślę, że były zadowolone. No Szewczenko to był ten kandydat numer jeden, tak? To był numer jeden Cezarego Kuleszy. I ten wybór trenerów, to jak ja sobie przypomnę, to jest wypisz, wymaluj Jagiellonia Białystok. Ja nie wiem, czy na przykład Maciej Bartoszek nie ma też domu kontraktu z Jagiellonią Białystok, bo też już był blisko, ale jak ktoś tam się pojawił lepszy, no to ciao do bazy i wybieramy następnego trenera. Tylko tu po prostu skala jest inna. Tutaj już patrzył na ręce Cezarego Kuleszy, patrzył cały kraj, no bo to się zrobiło w taką nowelę, telenowelę taką już i gdzieś tam wszyscy się pogubili w tym wszystkim. To już chyba nawet zaczęło nudzić. I w pewnym momencie myślę, że przerosło też Cezarego Kuleszy, że on sobie jednak nie zdawał sprawy, pod jakim to będzie pręgierzem, jaką będzie to lupą ogromną każdy jego ruch, no chociażby ten jego wyjazd do Turcji. No ja sam byłem w Turcji i odbieram telefony gdzieś Cezary Kuleszy. Gdzie jest Cezary Kulesza? No przecież ja też nie będę jeździł za Cezarem Kuleszą w Turcji. No był w hotelu i też ustalanie, jaki to hotel. No już taka była dla mnie groteska. Wojtek, jak ty to widzisz i czy masz takie wrażenie, że Adam Nawałka może dzisiaj powiedzieć, Cezary Kulesza mnie oszukał? No na pewno może czuć duży żal i też no, etycznie na pewno budzi te wątpliwości. Natomiast koniec końców no, ma do tego prawo, tak? Cezary Kulesza i nawet jeżeli są to jakieś tam brudne gierki, no to on jest prezesem i on ma tak naprawdę wszystko w garści i jego będziemy oceniać. No, wykorzystał na pewno to, że dla każdego trenera polskiego no, to praca z reprezentacją no, to jest jakimś spełnieniem marzeń, wielką nobilitacją i tutaj no, też wiedział o tym, że do samego końca może tych ludzi trzymać w szachu, no bo trudno będzie komuś zrezygnować. No pewnie gdyby to chodziło o posadę w Jagiellonii Białystok czy gdziekolwiek indziej, no, to Adam Nawałka już po tym pierwszym potraktowaniu trochę nie najlepiej powinien zrezygnować, kiedy już miał być niby tym selekcjonerem, potem okazało się, że zwolniony jest Szewczenko w Genoi, no to Kulesza zaczął przychylniejszym okiem spoglądać w kierunku Ukraińca, no a teraz mimo tego drugi raz znowu zasiadł do stołu, chociaż no też mówi się o tym, że właśnie być może pomny tego, że został źle potraktowany, no to Nawałka stwierdził, a to teraz ja sobie troszeczkę podkręcę warunki na siebie, co z kolei nie spodobało się Kuleszy, no i dlatego w ostatniej chwili wyskoczył Michniewicz, natomiast ten plot twist, jak to mawia młodzież,
przecież jest niesamowity, no bo od samego początku mówiliśmy, że okej, Michniewicz mógłby być takim racjonalnym, logicznym kandydatem z przyczyn piłkarskich, no ale wszyscy mówili, nie, no panowie się nie lubią, tutaj na pewno w ogóle, że to był taki kandydat życzeniowy dla niektórych, no a to okazuje się, że jednak może i się nie lubią, no ale koniec końców jakiś tam szorstki układ, szorstka męska przyjaźń musiała się pojawić. No i też trzeba, Igor, powiedzieć, że ten kontakt do Czesława Michniewicza był nad wyraz późno, bo tak naprawdę no, z tymi czołowymi kandydatami rozmawiał Cezary Kulesza dużo wcześniej, a Czesław Michniewicz no, był tak naprawdę jednym z ostatnich, jak nie ostatnim selekcjonerem, z którym rozmawiał. Prawie jest to tak, jak ktoś wyjął królika z kapelusza, prawda, bo wydawało się wszystko, że jest klepnięte. Jak obserwowałem tą całą sagę z wyborem selekcjonera, że byłem pewny, już wszyscy trąbili, że Adam Nawałka to jest pewniak, zostanie wybrany, tylko kiedy, prawda. Przedłużało się i tak się przedłużyło, że jednak jest zmiana decyzji. Trenerem będzie Czesław Michniewicz i chyba wielkie zaskoczenie, bo chyba większość myślała, i że trenerem będzie właśnie Adam Nawałka. No dobrze, mamy, tak jak mówiłem, Janusza Michalika. Cześć, Janusz, słyszymy się? No tak, słyszymy się, witam was. No to słuchaj, jak ty to odebrałeś w USA? Jak ja to odebrałem? Nie wiedział, co zrobić. I to jest tak, ja prawo człowieka, którego najłatwiej będzie zwolnił, prawda? Że, znaczy, ja nie mówię, że się z tym nie zgadzam, koniecznie uważam, że ten trener, jeżeli można było wybrać trenera na te rzeczy, a to ja bym tak zrobił. Adam na, oczywiście się szanuje gdzieś, chociaż nie wygrał do pierwszym spotkaniu, że to nie jest tak. Ale na przykład, że nie, jeśli chodzi o żadnych trenerów, nawet z Szewczenką, że to była okazja, że to była rozmowa, była kompetencja tego, że... Znaczy, można jeszcze do Adama Nawałki. Janusz, poczekaj chwilę, wiesz co, bo bardzo słabo ciebie tutaj w studiu słyszymy i podobnie jest w internecie, to myślę, że tam za chwilę połączymy się jeszcze raz i spróbujemy do ciebie wrócić, dobra? A my tutaj może poruszmy ten temat, do którego słyszałem tam coś między wierszami. Tak, były słowa Nawałka, Michniewicz, czyli generalnie temat selekcyjny. Janusz Michalika, więc długość kontraktu, bo to na pewno było coś, na co nie chciał się zgodzić Adam Nawałka, z tego względu, że też pamiętamy jego kadencję w roli selekcjonera. No, to był bardzo stanowczy trener, który dbał nie tylko o siebie, o swoje zasady, wartości, ale także o swoich współpracowników. I to było dla niego istotne w kontekście długości kontraktu, no bo po prostu on nie chciał, żeby ludzie zrywali kontrakty w klubach, mając pewną pracę, w momencie, kiedy za 2 miesiące się okaże, że on tak naprawdę no, gdzieś wsadził ich na minę i nie mają normalnej roboty. No trudno się dziwić trenerowi Nawałce, no bo to wydaje mi się, że byłaby jego ostatnia praca, że on już raczej tutaj do zawodu gdzieś w tej ligowej módce nie wróci. No i chyba nie chciałby zostać zapamiętany jako taki trener epizod, tak, że jeden czy dwa mecze i podziękujemy. Także tutaj walczył o swoje. No Adam Nawałka skrzykiwał sztab swój, bo też w Turcji rozmawiałem z Markiem Papszunem, który mówił, że też trener Nawałka do niego dzwonił już w sprawie Tkocza i tu też myślę, że byłaby mała przepychanka, bo trener Papszun wcale nie chciał puścić trenera Tkocza do kadry. To też stanowczy trener. A to jest stanowczy trener, potrafi na swoim postawić. I tak słyszałem, że ten pomysł z Jerzym Dudkiem, że stąd się wziął, że być może on by dołączył do sztabu jako, tylko to mówię, to nie potwierdzone, jako właśnie trener bramkarzy na czas tego przyjścia trenera Tkocza, dopóki mu się nie skończy kontrakt. Także tam no, Adam Nawałka ten kompletowo skład. W Górniku Zabrze już Marcin Prasu, przecież też myślę, że myślami był przy kadrze. No i to wszystko się posypało. Była wczoraj dyskusja taka ciekawa na pokoju tym twitterowym. Takie chłopaki zarzucali metody Cezaremu Kuleszy, taką brudną grę, brudne gierki. No takie były, tak, ale no to jak się ma czuć Jerzy Brzęczek, tak, który z podpisanym kontraktem i z wypełnionym zadaniem, bo awansował na Euro, stracił robotę. No tak po prostu PZPN gra brutalnie, ale PZPN ma, no tak czuje się na siłach prezes Kulesza, żeby tak robić. I dla mnie będzie najważniejsze to, jaki będzie wynik, tak, bo to wszystko o tej sadze będziemy sobie z uśmiechem wspominać, jeżeli będzie awans. Jeżeli nie, no to będzie grzebanie mocne w trupach. Dobra, próbujemy, bo widzę, że w Ameryce mają jakieś problemy z internetem, a to podobno tam technologia jest lepsza niż u nas. Nie wiem, co się podobno dzieje. Może jednak, mam nadzieję, że mnie... Kurczę, chyba nie słychać, Janusz, wiesz? Znaczy słychać. Słyszycie, czy... No nie, będzie słabo chyba, ale spróbuj jeszcze, sprawdzimy.
No nie wiem dlaczego, bo jak byłem do was, to wszyscy mnie słyszą, tylko nie w tym studiu. Może rzeczywiście nie mam nic do powiedzenia ciekawego, także może... Jest okej, okay. Janusz, wróciłeś. Wróciłem, no gdzie to u was jakaś ta technologia? No gdzie mam nie, zacząć? Nie, u nas gdzie wiatr duży wieje dzisiaj, może dlatego. No widzisz, tak się porobiło, nie? Bo się okienko zatrzyma i dlatego pan prezes Kucharski to właśnie powie, jak się okienko transferowe zamknie w poniedziałek, prawda? Od czego mam zaczynać, no? Słuchaj, rozmawialiśmy teraz o długości kontraktu, ty też tam coś o tym przebąkiwałeś, natomiast dokładnie nie słyszeliśmy, jakie jest twoje zdanie, to możesz powtórzyć i od tego zacząć. To znaczy pan Cezary Kulesza wybrał człowieka najłatwiejszego do zwolnienia, prawda? Ale ja też się gdzieś tam trochę z tym zgadzam, bo przede wszystkim pan Kulesza się zakiwał z tym, ponieważ na sam koniec już nie wiedział chyba co zrobić i wybrał Michniewicza. Nie chcę, znaczy nie mówię, że to będzie zły wybór, bo pana Michniewicza zawsze można było wybrać i on by to wziął i dobrze mu podpowiedziano, że on na tym wygra. Czy drużyna wygra, czy przegra, on wygra. Trochę byłem zdziwiony trenerem Nawałką, jak on do tego podszedł, ponieważ powinien już wiedzieć. A jak się popatrzy tak na tych wszystkich innych kandydatów, to w moim przekonaniu nie ma żadnych kompletnych szans, żeby żaden z tych ludzi wziął tą pracę. A grzecznościowo trzeba z nimi porozmawiać, na tym to polega. I może to jest ten pierwszy raz pana prezesa, kiedy jest na tych wielkich salonach i czasami tak jest, to nie są łatwe sprawy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale Szewczenko nawet jakby mu dali 4 miliony, to on by tego nie wziął, bo po co? On by zawsze był przegranym. Ryzyko po prostu jest za wielkie. On był w podobnej sytuacji co Adam Nawałka, prawda? W pewnym sensie, jeżeli tak go pan prezes chciał, bo Adam Nawałka zaczął dobrze, później trochę poszło słabiej. Tak samo był i później w klubie też nie było za wesoło, prawda? Z Szewczenką było to samo i na dodatek tego w ogóle wiadomo jednak, że ciężko by było wejść do drużyny z jednym treningiem. Także to była kompletna pomyłka. I całe szczęście, że to nie wyszło, ale jestem święcie przekonany, że Szewczenko nigdy by tego nie wziął i w ogóle nie było takiej rozmowy, bo bym się strasznie zdziwił, jakby on naprawdę to chciał wziąć. Po co mu to? To kompletnie niepotrzebne ryzyko dla niego. Panowie, no bo tutaj dochodzimy też do tego momentu, że musimy sobie porównać jednego i drugiego selekcjonera, więc Czesława Michniewicza i Adama Nawałkę. Ja podejrzewam, że gdyby nie cały ten bałagan z Paulo Souzą, no to w ogóle by nie było kandydatury Adama Nawałki w przyszłości w kontekście selekcjonera, bo tak naprawdę Adam Nawałka zaszył się w domu ze względu na koronawirusa i od pracy z Lechem, która była już jednak dawno, nie poczynił żadnych kroków, żeby wrócić na ławkę trenerską. No tutaj po prostu sytuacja wymusiła, powiedziałbym, tę kandydaturę, a niekoniecznie Adam Nawałka zgłosił się na tę kandydaturę. Czesław Michniewicz z drugiej strony, oczywiście no tutaj mamy dobre wyniki w Legii Warszawa, jeżeli chodzi o europejskie puchary, ale z drugiej strony mamy jednak te problemy pod kątem ligowym, pod kątem tych ostatnich miesięcy pracy, ale też za Czesławem Michniewiczem oczywiście stoi bardzo udana kadencja W21. Jak ty to, Igor, widzisz? No zgadza się. Czesław Michniewicz bardzo dobrze sobie poradził właśnie w U21. Znakomicie, jeżeli chodzi o puchary w Legii, awansował, a cię zdobył Mistrzostwa Polski. Faktycznie, przyszedł kryzys i z tego kryzysu taki poważny pierwszy kryzys w Legii, bo wcześniej, kiedy nawet ten był mecz przegrany, jakieś takie, prawda, drobne problemy się pojawiły, to zawsze udało się to przeciwdziałać i wrócić na właściwe tory. Kiedy pojawiło się kilka, te 2, 3, 4 mecze bez zwycięstwa, to już był problem. I tutaj chyba właśnie wtedy powstał taki większy, coś większego, z czym trener Michniewicz nie poradził. Jeżeli chodzi o trenera Nawałkę, to faktycznie to był taki naturalny kandydat, bo nie miał pracy, zna tą reprezentację, zna tą kadrę, zna ludzi, nie potrzebuje dużo czasu, bo ile mają? 2, 3 jednostki treningowe i już jest mecz, prawda? Więc opcja taka sprawdzona. Natomiast tutaj prezes Kulesza wybrał troszkę taką, myślę, opcję niebezpieczną, bo jednak wiedział, co trener Nawałka prezentuje. Tutaj, jeżeli chodzi o reprezentację, oprócz oczywiście U21, tego nie wie. Wojtek, bo wiesz, do czego dążę? Dążę do tego, że gdyby na przykład Paulo Souza został zwolniony po nieudanych mistrzostwach, bez awansu, no to wtedy pewnie w ogóle Adama Nawałki byśmy nie rozpatrywali pod tym kątem. No to prawda, ja mam w ogóle takie wątpliwości, czy Adam Nawałka, no jeżeli to tutaj będzie fiasko tych negocjacji, a raczej będzie, w ogóle jeszcze... Boisz się już. Nie no, ja powiem tak, jeszcze jesteśmy tacy skołowani wszyscy, że naprawdę, jak jutro się okaże, nie wiem, Paulo Souza wróci, to mówmy się, bylibyśmy zdziwieni, ale nie tak, jak
jakbyśmy byli normalni zdziwieni. No to już było tyle nazwisk i kandydatur, że naprawdę. Natomiast ja mam wątpliwości, czy on w ogóle jeszcze jakąś pracę trenerską po prostu podejmie, tak? Że tak to już powoli wyglądało, że Adam Nawałka jako trener, który no jednak wyrobił sobie pewną markę, nazwisko, nie chciałby go sobie dalej szargać, no bo sparzył się jednak mocno na tym Lechu Poznań. Mocno się sparzyli również na nim Włodarze, bo były też bardzo duże oczekiwania, gwiazdorski kontrakt, no i tam wszyscy byli rozczarowani, od prezesów na piłkarzach kończąc i jeszcze nawet innych pracownikach klubu. Więc no prawdopodobnie, gdyby nie ta sytuacja, co tutaj mówimy, no to ta kandydatura by nie padła. Natomiast no przez też te chaotyczne decyzje Zbigniewa Bońka, czy to z Paulo Sozą, czy Jerzym Brzęczkiem wcześniej, no mamy teraz taki tragizm trochę tego wyboru, no bo mamy perspektywę krótkoterminową i długoterminową i tak naprawdę tutaj jest bardzo duże zamieszanie i chaos wokół tego. Nie możemy tak naprawdę racjonalnie teraz wybrać selekcjonera, no bo niby powinniśmy pamiętać o tym, że to powinien być człowiek, który, nie wiem, będzie wyznacznikiem jakiejś myśli trenerskiej w Polsce, który będzie wprowadzał młodych zawodników, który będzie miał przed sobą, nie wiem, kilka lat, przynajmniej w teorii, zaufania od zarządu i spokojnej pracy, a tutaj no nie mamy tego myślenia, mamy je z tyłu głowy, no bo nie, zaraz są baraże, tu trzeba koniecznie walczyć, a to zresztą trochę wypacza perspektywę, także no w tej sytuacji wydaje mi się, że różnica polega na tym, że Nawałko byłby dobry na tą perspektywę krótkoterminową, ale na długoterminową już niekoniecznie, natomiast Czesław Michniewicz też nie jest idealnym wyborem, też nie jest cudotwórcą, ale wydaje mi się lepszym kandydatem, no bo w tej dłuższej perspektywie może on mieć więcej do wygrania jako człowiek pracujący z reprezentacją i lepsze podejście. I właśnie a propos Adama Nawałki poza kadrą, czy go widzimy w klubie, no jemu się sztab rozpadł, tak? Jemu się Adam Nawałka bardzo długo go budował i Adam Nawałka ma ogromne zaufanie do tego sztabu i to się sprawdzało w kadrze do pewnego momentu, ale te dzieci Nawałki już się rozeszły po świecie. Bogdan Zając ma samodzielną pracę, Jarosław Tkoczy jest w świetnym sztabie Rakowa i no to było to trochę jak w filmie czasami jest, że trzeba się skrzyknąć na taką ostatnią misję, nie? Że zjeżdżają się z różnych stron świata weterani i jeszcze raz damy tutaj ognia i to tak było, taki zryw, ale gdzieś do klubu Adama Nawałki ja nie widzę po prostu, bo wiem i pamiętam, ile on ten sztab budował i nie sądzę, że on by się chyba jeszcze raz na to pisał. Ten sztab też mógł być plusem Czesława Michniewicza z tego względu, że zobaczcie, ma Kamila Potrykusa, który razem z nim odszedł z Legii Warszawa i to jest taki jego pierwszy asystent, najbliższy współpracownik, a poza tym nie wiem, kto będzie w sztabie, ale podejrzewam, że też znajdą się tam, nie wiem, ludzie ze starego sztabu U21, którzy też znają specyfikę pracy przy reprezentacji. Większość tych ludzi pracuje dzisiaj w młodzieżowych reprezentacjach, więc tutaj tak naprawdę nie będzie jakichś wielkich zmian kontraktu, tylko tak naprawdę zmiana reprezentacji w tej samej firmie. I obaj i Nawałka, i Michniewicz to są, ja nazywam to tak roboczo, choroba selekcjonerów, czyli to jest brak czasu. I obaj to już przechorowali. Michniewicz U21, Nawałka w pierwszej kadrze. To jest specyfika taka, że masz dwa treningi i musisz wyjść na mecz. Obaj wiedzą już, jak to robią. Na przykład Jerzy Brzęczek na początku przyznawał, że on za dużo chciał do jednego treningu wszystko wrzucić do tego gara, ta potrawa, żeby wyszła. Zresztą Adam Nawałka miał takie początki jako selekcjoner. I to był plus jednego i drugiego. Właśnie, że znają tą specyfikę pracy z kadrą, to wszystko, jak to wygląda, bo mówię, no tam będzie jeden albo dwa treningi przed Rosją, no i trzeba grać, no to sam Igor wie i powie nam najlepiej, co tam można popracować, no co, obrona, jakieś stałe fragmenty, no i, tak, no i na to, nich. W klubie to tak wygląda, jak masz dużo czasu, to po prostu trener, ja pamiętam tak, jak trener przyszedł do Legii, pierwsze co zrobił, to podstawowe elementy w obronie, przesuwanie, takie elementy, które się ćwiczy, nie wiem, w 15-16 lat, przesuwanie, to ta, no, po prostu podstawa, prawda? Później, tylko że miał czas, prawda? Tutaj ma 2-3 jednostki treningowe, to bardziej chyba po prostu, żeby poznać grupę i to nie do końca, prawda? Bo to po prostu jest za mało czasu, żeby coś zrobić pod względem taktyki. A tę włoską sztuczkę też u was wprowadzał, bo pamiętam, jak jeździłem na zgrupowaniu U21, to był element, który on non-stop katował, tak, cały czas. To właśnie... Możesz w ogóle wytłumaczyć widzom też, co to dokładnie jest, ta włoska. Włoska sztuczka to jest zagranie od bocznego obrońcy do środkowego pomocnika i za linię obrony dłuższa piłka, prawda? Tylko właśnie, na to trzeba czasu. To są odprawy, to są spotkania, to są pokazywanie na wideo. Trener Michniewicz bardzo lubi Ligę Włoską i cały czas te ściąga te swoje filmy, wideo, prawda? Jeździ, nagrywa tym czasami tosterem, bo tak to czasami wyglądało, ale pokazywał,
pokazywał, że chciałby to, prawda, wprowadzić. Tylko, że to trzeba czasu, trzeba treningów, trzeba jakiegoś dłuższego okresu. No on też bardzo dużo jeździł do Włoch za kadencji w kadrze U21, no bo wtedy grał w Sampdorii chociażby Dawid Kownacki, tam tak, był trener Gianpaolo i on non-stop praktycznie tam jeździł na wizytacje, na jakieś, powiedzmy to w cudzysłowie, staże, bo tam tych rozmów z trenerami było bardzo dużo. Janusz, bo ja pamiętam taką naszą rozmowę tutaj w studiu, kiedy chyba siedziałem z Robertem Podolińskim i ty powiedziałeś wtedy, że Adam Nawałka to najlepszy wybór. No to jak ty teraz podchodzisz do tego twistu w tej całej sadze z selekcjonerem? To znaczy, ja nie zmieniłem zdania. Ja praktycznie chciałem polskiego trenera. W tamtym momencie po prostu, jeśli chodzi o Czesława Michniewicza, to w ogóle o tym nie było mowy, prawda? Żeśmy cały czas jeszcze żyli tym, co się stało w Legii Warszawa. Może jak wtedy był Michniewicz, może bym się zastanowił. Nie wiem, czy bym był za nim, a pana Nawałkę znam trochę lepiej niż Michniewicza, którego nie znam. Także to nie chodzi o to. Ja tylko chciałem, żeby to był polski trener, bo to jest bardzo ważne. I żeby się odnieść do tego, co Igor mówił i wszyscy, to się zgadzam. Tylko, że pamiętajcie, my tu w tym studiu i wszędzie, i tak samo mam nadzieję, że trener Michniewicz nie może tego pilnować. Ile tych jednostek jest, czy nie, co on robi z wideo. Ja wiem, że to jest ważne, żeby rozpracować, ale to jest mecz zawodników. I to z Robertem wtedy też żeśmy rozmawiali. Ten mecz jest meczem zawodników, bo raz, że oni są nam winni. Robert Lewandowski jest nam winny też za to, co się stało z Węgrami. Poza tym, co są mistrzostwa świata? Ta reprezentacja gra 10 meczy w roku, prawda? Po co ona istnieje? Ona istnieje tylko po to, żeby dwa razy co dwa lata, żeby cały naród żył tym, prawda? Czy to są mistrzostwa Europy, czy to są mistrzostwa świata. I teraz jest jeden mecz. I dlatego może przez przypadek, pan trener Michniewicz może to jakoś wygra, prawda? Nie mówię, że przez przypadek, że mu się uda, tylko po prostu mam nadzieję, że wszyscy będziemy na tyle mądrzy, żeby zdać sobie sprawę. Panowie, no tak, to jest moje takie, wiecie jakie, ja jestem raczej optymistą, prawda? Jak mi byście dali, czy te drużynie tutaj w Ameryce, Rosję, to byśmy ich zaorali, tak? To jest rzecz prosta. Polska, Rosja w Moskwie. Nie chcę tego politycyzować tutaj, politykę wprowadzać, ale naprawdę, znaczy nie myślę, że trener Michniewicz musi być jakimś Braveheartem, bo to Igor wie dobrze, że nie wszyscy zawodnicy lubią takie hura, ale wiecie, tak delikatnie tą husarię wrzucę tutaj, bo to na tym to polega, prawda, zmobilizować i dla mnie trener Michniewicz, ja będę wiedział o nim więcej w czasie meczu, niż wiem o nim teraz, co on zrobi, bo to będzie najważniejsze, jak ten pierwszy mecz się zacznie, w jakikolwiek sposób on się tam rozwiąże, jakie będą decyzje w czasie meczu, bo to są ważne i wiemy o tym dobrze, że nie zawsze było łatwo, prawda? Raz, że no Nawałka, jeśli dobrze pamiętam, to miał swoje problemy gdzieś tam, nie, do 70 minuty on tam praktycznie zmieniał. Brzęczek nie był zły, Sousa był bardzo dobry. Zobaczymy z Michniewiczem, także to dla mnie będzie najważniejsze. A przed tym zostawić to drużynie, to jest ich mecz. Janusz, to myślę, że ruszyłeś bardzo ważnego wątku i powoli już musimy przestać rozmawiać o tym, dlaczego Michniewicz, a nie Nawałka, tylko po prostu skupić się na tym, jak będzie wyglądała ta reprezentacja pod wodzą Czesława Michniewicza. Janusz mówił o personaliach. Dzisiaj chyba, biorąc pod uwagę, że każdy selekcjoner może mieć swój pomysł, no to też nie możemy tutaj pozwolić sobie na jakąś wielką rewolucję. Na pewno Czesław Michniewicz ma swoich faworytów, ma także jakiś pomysł na tę reprezentację, ale z drugiej strony ciężko tutaj sobie wyobrazić, że przy tym braku czasu tutaj będzie jakaś rewolucja na te dwa mecze barażowe. No zdecydowanie tak, no tutaj wiemy, że przede wszystkim no trzeba bardzo dobrze rozpracować rywala, gdzie Czesław Michniewicz, no to jest jego tam konik i podejrzewam, że ta dacza czy ten domek na Kaszubach też będzie tutaj użyty już niebawem z Kamilem Potrykusem i będą rozłożone na czynniki pierwsze reprezentanci Rosji. Natomiast no też ważne będzie, żeby nie przekombinować, no bo pamiętamy, że to odnośnie do tego, że Czesław Michniewicz też nie jest cudotwórcą, tak? No on w bardzo podobnej sytuacji przychodził do Legii przecież w zeszłym sezonie, też miał ratować puchary w myśli prezesa Mioduskiego. No i koniec końców tych pucharów nie uratował, no bo z Dritą się jeszcze w debiucie udało, też no, skala rywala wiemy, że nie była porażająca, no ale później z Karabachem, no to był zupełnie odmienny skład od tego, co preferował Aleksander Wukowicz. No i jeszcze wtedy to w drużynie nie zafunkcjonowało. Inne ustawienie, no, też. Inne ustawienie, inny dobór zawodników i zresztą co do czego później też się ten Wukowicz w mediach wypowiadał, że on to zestawił zupełnie inaczej. No i wiemy, że wtedy to nie wypaliło, więc może pomny tamtych doświadczeń Czesław Michniewicz stwierdzi, że potrzebne są
jakieś takie bardziej kosmetyczne zmiany. No też to jest taki trener, który no w Legii wprowadził ostatecznie to ustawienie z wahadłowymi, czyli to, co też preferował Paulo Sousa, no ale też potrzebował na to czasu, więc tutaj na pewno jest wiele pytań i trener Michniewicz, wydaje mi się, że to od tego, jak znajdzie balans pomiędzy właśnie jakimś swoim pomysłem, ale też i wykorzystaniem tego, co do tej pory w reprezentacji, no to to będzie kluczowe w osiągnięciu dobrego wyniku. Igor, bo to, o czym Wojtek mówił, to ty bardzo dobrze pamiętasz. To jak to od środka wyglądało twoim zdaniem? Wiesz, ja się zastanawiam, czy to będzie ustawienie z trójką środkowych, czy z dwójką. Bo jeżeli to będzie kontynuacja właśnie trójką, to trener Michniewicz zrobił taką zmianę w Legii właśnie, bo całą rundę jesienną po przyjściu trenera Michniewicza graliśmy normalnie czwórką standard, prawda? Dopiero po pierwszym meczu z Podbeskidziem przegranym na wyjeździe, inauguracja rundy wiosennej, graliśmy u siebie z Rakowem Częstochowa. I tutaj już w tygodniu było widać, że trener ma jakiś plan, nowy jakiś pomysł. I wtedy właśnie zauważył, że dwójka wahadłowych lepiej będzie wykorzystana, bo jeżeli ma Tomasa Pecharta, który gra znakomicie głową, wykorzystają te dobre wrzutki. Zobaczył, że można coś z tego jeszcze bardziej wycisnąć i wtedy zmienił. Na pewno trener Czesław Michniewicz lubi zawodników motorycznych, mobilnych. Nie stawia raczej na zawodników nawet lepszych piłkarsko w środku pola, tylko więcej biegających. I tutaj jestem ciekawy, jak to może zestawić właśnie środek drugiej linii. Tak, no to pamiętamy chociażby w reprezentacji U21 wyglądało bardzo podobnie i też myślę, tym przegrał w Legii Warszawa w tym ostatnim sezonie, kiedy tak naprawdę w środku pola no to miał graczy, którzy grali albo Stojanowa, albo po prostu fizycznie byli źle przygotowani, czyli Andre Martins, który miał siłę, nie wiem, na 60-70 minut, Josue, który jest piłkarzem, który no gdzieś tam najchętniej to by biegał w kole środkowym, a i tak był najlepszym piłkarzem, ale brakowało jednak tych zawodników dynamicznych w środku pola i myślę, tu będzie szansa, za chwilę też pokażemy taką grafikę, ale to jeszcze moment, dla Szymona Żurkowskiego, który grał u niego w U21 i właśnie był takim zawodnikiem odgonienia. Tak, bo Michał Karbownik za trenera Wukowicza grał jako lewy obrońca, prawda, i znakomicie grał. Tery Michniewicz powiedział, że to jest dla niego środkowy pomocnik. Box to box, mobilny, z piłką, mogący się rozpędzić, prawda, i stworzyć przewagę. Więc Antolicz, który w moim uczuciu był chyba najlepszym pomocnikiem, jeżeli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, jeżeli chodzi o środek pomocy, poszedł w odstawkę. Praktycznie z niego nie korzystał. Grał, ale nie tak jak wcześniej, więc na pewno tutaj będzie zmiana. Łukasz, bo widziałem, miałeś ochotę coś powiedzieć. Nie, no ja bym dorzucił jeszcze, tutaj jest taki napastnik nasz, Robert Lewandowski się nazywa, no to też trzeba tak? Tutaj znaleźć pomysł. Ja myślę, jak się zaczyna... Ekspert. W polityce, jak się zaczyna wizyty, niektórzy chcą właśnie polecieć do prezydenta Stanów Zjednoczonych, tutaj myślę, że Czesław Michniewicz zacznie od wizyty u Roberta Lewandowskiego, bo to też jest jakby ważny ten pomysł. No, Czesław Michniewicz to jest taki dla mnie też taki kucharz, pichcił to U21, Legię fajnie, ale tutaj ma już takie danie, jakby te składniki na takie danie, że naprawdę może zaserwować takie konkretne i on się w tym lubuje, żeby po prostu nie przekombinował, ale wydaje mi się, że tutaj no takich składników nie miał i też jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. To na pewno, jak za chwilę przejdziemy sobie do plusów, minusów selekcjonera, to też poruszymy ten wątek, o którym mówiłeś, czyli że z takimi zawodnikami jeszcze nie pracował, ale poruszyłeś jeszcze wątek lidera, więc Roberta Lewandowskiego. No to pamiętasz, Igor, pewnie Legię Warszawa, gdzie tymi liderami byli Boruc i Jędrzejczyk i on z nimi nawet konsultował czasem skład, konsultował trening, taktykę i tak dalej. Podobnie było w kadrze U21, gdzie tymi liderami byli Kownacki i Grabara. Ja pamiętam, jeżdżąc na zgrupowania, to nawet było tak, że czasami Dawid Kownacki szedł do pokoju albo po prostu na kawę z selekcjonerem i na początku zgrupowania gdzieś omawiali to, jak ma wyglądać to zgrupowanie, jak ma wyglądać mecz, bo też Dawid był takim jego przedłużeniem ręki na boisku i myślę, że tutaj podobnie będzie szukał takich liderów, którzy będą jego przedłużeniem na boisku w reprezentacji seniorskiej. Na pewno będzie się wsłuchiwał w głos szatnie, to bez dwóch zdań, ale jest to, trener Michniewicz ogólnie lubi rozmawiać z zawodnikami, lubi pokazywać. My się śmialiśmy, że nie warto, jak ktoś przejdzie koło pokoju trenera Michniewicza, to zaraz będzie wciągnięty za rękę i jakieś będą, prawda, jakieś filmy pokazywane, więc trener lubi pokazywać to, co ma, to, co zamierza zrobić, to, co chce zrobić, więc nie tylko bym się skupiał na dwie, trzy osoby, prawda, nie, on będzie chciał jakby tą całą grupę jakby scalić, pokazać większości zawodników, bym się nie skupiał na dwóch, trzech osobach, absolutnie.
Janusz, jak ty widzisz ten pierwszy mecz, to spotkanie barażowe? No bo mówiłeś już, że nie można przekombinować, ale skoro nie można przekombinować, to jak twoim zdaniem trzeba z Rosjanami zagrać? Też tylko przypomnę, że te pauzy za żółte kartki, one będą obowiązywały. Ostatecznie FIFA tego nie zdjęła, więc nie będzie tam dwóch kluczowych zawodników, Smołowa, a także Gołowina. No to jest dla nas duży plus. U nas oczywiście nie będzie mógł zagrać Mateusz Klich, ale też pytanie, czy to byłby w ogóle jakiś pierwszy wybór u Czesława Michniewicza. No jeszcze tam nie będzie raczej chyba Dziuby, prawda? To też bardzo ważne, tak. bo to jest jeden z takich zawodników, których bym się naprawdę bał. Ale no uważam, że... Znaczy problem z tym, i z Igorem się zgadzam, jeśli chodzi o tą trójkę, tylko właśnie nie jestem pewien, czy ja bym nie spróbował z czwórką zagrać, bo mnie nigdy ta trójka nie przekonała. Co mnie przekonało Paulo Sousy, to było to, że grał dosyć odważnie i na przykład Lewandowskiemu się to podobało, prawda? A wiemy, że trener Michniewicz jest trochę, no nie wiem, czy pragmatyczny, czy lubi dyscyplinę. Wiadomo, że balans w tej drużynie musi być i to jest wszystko fajnie, ale... A mam nadzieję, że Robert nie będzie odizolowany tam w tej drużynie, prawda? Widzieliśmy to u Brzęczka, gdzie mniej strzelał. U Paulo Sousy to było zupełnie inaczej. I było widać, jak on naprawdę jemu się fajnie grało z dwójką napastników. Czy to był Adam Buksa? A wiemy, że Karol Świderski, którego właśnie trener Michniewicz bardzo dobrze zna, też potrafił wejść, czy w zmianie strzelać bramki, czy nawet od początku. Także ja myślę, że no trzeba tam pojechać gdzieś i pokazać tej drużynie w tych pierwszych 15-20 minutach, że naprawdę my się ich nie boimy. Ja wiem i czytałem, co było. Niektórzy myślą oczywiście, że Rosja z nami wygra. Ja nie rozumiem właśnie, czego tu się bać. Ja naprawdę tego nie rozumiem, bo uważam, że jesteśmy drużynami, które gdzieś takie mają odzwierciedlenie w sobie, prawda? Bardzo, bardzo podobnymi. Także wiadomo, że Rosjanie to mogą wygrać, ale ja bym się nie bał. Jest dużo innych drużyn. Umówmy się, że odpadnie z mistrzostw świata albo mistrz Europy Włochy, albo Portugalia, prawda? Także trzeba sobie spojrzeć na to i pokazać chłopakom, że to naprawdę jest do wygrania, a co będzie później ze Szwecją czy z Czechami, no to popatrzymy. Także mam nadzieję, że to będzie dyscyplina, ale naprawdę tam nie można grać pragmatycznie i tylko do bronienia, bo jeżeli tak będziemy grali, to ten mecz przegramy. Jestem pewny o tym. Janusz, ty mówisz, że jesteś optymistą. No to po kolei zaczniemy sobie plusy i minusy, ale oczywiście zaczniemy od plusów Czesława Michniewicza, bo tutaj stanął mi i przygotował pod stołem całą długą listę, także wszystko będzie tak, jak chciałeś. Pozdrawiam Krzysiek. Oczywiście ta lista z minusami została podarta. Dobrze, to Janusz, skoro jesteś jeszcze cały czas na ekranie, powiedz twoim zdaniem twoje główne plusy tego wyboru. Znaczy, to było odważne. Ja lubię takie odważne rzeczy, mimo to, że w sumie ja myślę, że desperackie, prawda? Ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego. Ja tak się w sumie zastanawiam, po co my w ogóle o tym mówimy tak długo i szeroko, bo umówmy się, to jest jedno spotkanie. Czy na przykład, bo ktoś powie, no powinien być Nawałka, czy powinien być Cannavaro, czy Szewczenko. Ja nie jestem święcie przekonany, jakby Pep Guardiola tu przyszedł, czy Jurgen Klopp, czy oni by zrobili coś więcej, prawda? Abyśmy na pewno mówili o nich, ale piękny wybór. Mnie chodzi o to właśnie, że to będzie trener, który gdzieś widzi w tym ogromną szansę, bo to jest szansa życiowa, bez względu na to, co się stanie dla trenera Michniewicza, prawda? I tak sobie pomyślałem, że po prostu nie to, że pójdziemy na żywioł, bo to jest za proste. Są niuanse oczywiście i trzeba się do tego dobrze przygotować, ale lubię to, że prezes przynajmniej wziął to na swoją klatę, a nie musiał, prawda? Bo jakby wziął Nawałkę, to by jakby przegrał, to by powiedział, to bońka sprawa, prawda? Ale jednak wybrał Michniewicza i to gdzieś będzie winiało na nim, jeżeli to nie przejdzie. Cokolwiek by się nie stało. Także mam nadzieję, że właśnie to będzie coś takiego, że po prostu ci zawodnicy będą się czuli... Po prostu to jest człowiek, który mówi po polsku. To ma ogromną różnicę. Ja zawsze o tym mówiłem. Grałem tutaj w reprezentacji Stanów Zjednoczonych z trenerami, którzy też nie potrafili mówić. I to nie jest łatwo. A szczególnie na tak bardzo ważny mecz. Ten jeden, jedyny mecz. A każdy z nas wie, że jak zawodnicy przyjeżdżają z zagranicy do klubu, trzeba sobie pożartować. Ktoś chce sobie pożartować po polsku jakieś kawały, a nie po angielsku czy w jakimś innym języku. I dlatego ja mam taką cichą nadzieję, że to może wypalić i tego trenerowi życzę i drużynie przede wszystkim. No to panowie, rzucamy kolejne plusy.
No jeżeli chodzi o te żarty, to będzie ogromny... Atmosferka zawsze była w drużynach Czesława Michniewicza. Mi się wydaje, że to jest taka też różnica podstawowa między Michniewiczem a Nawałką, że u Nawałki to my byśmy nie byli w stanie stwierdzić, jaki on będzie miał w ogóle pomysł taktyczny, bo ostatnio nikogo nie prowadził, a tutaj jednak Czesław Michniewicz przychodzi z taką jasną, konkretną wizją, no i też w kontekście tego meczu z Rosją wydaje mi się, że to może być plus, bo Rosja, mówimy o tym, że to jest taki zespół grający dosyć schematycznie w ofensywie, któremu brakuje kreatywności i trochę mi się przypomina rewanż z Bodo Glimtu siebie, że też Czesław Michniewicz podkreślał, że Bodo to jest taki zespół, że jak się go dobrze zamknie, no to oni grają. Cała sala śpiewa z nami od lewej do prawej, no i rzeczywiście to tak wtedy wyglądało, że zespół, który będzie dobrze ustawiony, zmobilizowany w defensywie i dodatkowo też mobilny w środku pola, tak jak tutaj Igor mówi, no to możemy po prostu tych Rosjan u nich zaskoczyć i ten mecz wygrać. No to jest zadaniowiec, a czeka nas teraz bardzo ważne zadanie, a przy okazji to też jest trener, który no zna wielu tych młodych zawodników, no bo prowadził ich w młodzieżówce, więc później dalej te reprezentacje też może nieźle poprowadzić, więc wydaje mi się, że tutaj no jest to wybór optymalny na ten moment. To jest ta różnica właśnie między Nawałką a Michniewiczem, że Nawałka oczywiście znał ten trzon reprezentacji, ale Michniewicz też zna wielu zawodników, tylko z trochę innym statusem aktualnie w tej reprezentacji. No, aż by się prosiło, żeby popracował dłużej, jak zejdą dinozaury ze sceny i ja powiem ci, w ogóle wczoraj pisałem z kilkoma zawodnikami z tej kadry U21, to tam każdy, czy ten z pierwszego składu, czy z ławki rezerwowych, podnosi czy którzy rękę, się tak. Przebijali, to liczą, że Czesław Michniewicz cały czas pamięta. No ja żałuję, że Bardy Kapustka ma kontuzję, bo to byłbym nawet pewnie jak już może i do gry w podstawowym składzie, ale jeżeli chodzi o plusy, no to ja o czym mówiłem, ta znajomość realiów kadrowych, to jest to, że ten brak czasu, że co zrobić na tym jednym treningu, żeby nie przesadzić, to jest dla mnie, uważam, że duży atut. Ten atut ma też Maciej Skorża. O nim nigdy nie mówiliśmy, bo Lech nie puścił go, ale to też jest trener, na którym warto było się zastanawiać. Oczywiście to była sytuacja nie do wygrania, ale dla mnie to jest ważne. Tak? Znasz te kadrowe realia, Maciej Skorża jako asystent Pawła Janasa, także może w przyszłości, a tutaj no, Czesław Michniewicz, duży plus właśnie to, plus znajomość tych piłkarzy. Bo to nie jest głupi pomysł w ogóle tak przepuszczać przyszłego selekcjonera przez U21. Oczywiście tutaj zachowując proporcje, no tak Kazimierz Górski przychodził, tak, że poznał tych wszystkich piłkarzy i sobie ich później dobierał już do tej poważniejszej piłki. Więc no tutaj abstrahując już oczywiście od Kazimierza Górskiego, ale ta znajomość realiów to jest dla mnie taki no duży plus przy nazwisku trenera Michniewicza. No i też mamy przygotowaną taką grafikę z meczami Czesława Michniewicza w reprezentacji U21, tymi kluczowymi spotkaniami, którą za chwilę sobie zobaczymy, no bo tutaj chciałem zwrócić uwagę też na to, gdzieś abstrahując też od Legii, gdzie te kluczowe spotkania też były wygrywane, ale no mówimy tutaj trochę o innym systemie pracy. Trener i selekcjoner to często zawodnicy, a także sami trenerzy po sparzeniu się, po pracy w reprezentacji mówią o tym, że no to tak naprawdę są dwa totalnie inne zawody. Dania, tak naprawdę pierwszy kluczowy mecz 3-1 wygrany, który uruchomił całą tę lawinę dobrych spotkań i całą tak naprawdę dobrą kadencję Czesława Michniewicza w tej reprezentacji. 5 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki i często mówi się na przykład, że to trener defensywny, ale jak spojrzymy, nie wiem, na Portugalię, ten mecz na wyjeździe, gdzie my tak naprawdę w pierwszych minutach to zaatakowaliśmy Portugalczyków i strzeliliśmy bardzo szybko 3 gole, z Danią też 3 gole. Oczywiście to nie było tak, że my dominowaliśmy, ale też myślę, że musimy sobie zdać z tego sprawę, że mamy trochę inne pokolenie i inną jakość piłkarską zawodników, bo ja pamiętam na przykład w tej reprezentacji takie mecze chociażby jak z Gruzją w Gdyni, gdzie graliśmy o baraże te z Portugalią, no i okej, wygraliśmy, natomiast tak naprawdę czysto jakościowo, technicznie Gruzini byli od nas 2 razy lepsi. To była lepsza reprezentacja i też tam paradoksalnie Czesław Michniewicz musiał wygrać sposobem. No, do sposobów jest dobry właśnie Czesław Michniewicz i tutaj cieszy też ten bilans z rosyjskimi drużynami. U21 jest na plus, no i Spartak Moskwa ograny tutaj w tej edycji Ligi Europy. Ja myślę, że Czesław Michniewicz, tego pewnie nigdy nie stwierdzimy, ale no gdzieś ten rynek rosyjski jakoś podwójnie go mobilizuje, bo on nie ukrywa nawet, że chciałby w przyszłości pracować w lidze rosyjskiej. To jest w ogóle taka dusza bardziej rosyjska, rozśpiewana. No zresztą on jest urodzony na Białorusi, ale to jest ten rynek, który, umówmy, Czesław Michniewicz też gra o siebie. Tak? On sobie otworzy rynek. Jeżeli wyrzuci ich reprezentację z barażów o mistrzostwa,
no to już większej takiej rekomendacji nie ma, tak? Ograł Spartak Moskwa, tutaj U21, okej, oni gdzieś tam ktoś może kręcić nosem, no ale tutaj kadra, więc myślę, że Czesław Michniewicz też tutaj ma więcej do zyskania niż do stracenia. A, w ogóle, muszę wam powiedzieć jedną rzecz, bo dzisiaj dopiero zwróciłem na to uwagę. Pamiętacie pewnie naszą galę kanału sportowego, tam Czesław Michniewicz otrzymał nagrodę trenera czwartkowego i co, śmialiście się z naszej gali, z naszych nagród, a tutaj się okazuje, że mecz z Rosją jest właśnie w czwartek, także to też może być istotna informacja. I jeszcze widziałem takie zestawienie na Weszło, które też sobie pożyczyliśmy od chłopaków i przygotowaliśmy na grafice, a więc debiuty Czesława Michniewicza i tutaj, no to pokazuje, że też to taki efekt nowej miotły u Czesława Michniewicza działa, bo tak naprawdę w debiutach podczas swojej pracy, a tych klubów czy też reprezentacji miał już w swojej karierze 11, tylko raz przegrał w meczu Widzewa Łódź, a poza tym to były same zwycięstwa i tylko 3 remisy. No tak, to też taki trener, który pamiętamy, że w tej reprezentacji U21 potrafił budować piłkarzy i czasami wznosili się oni nawet na taki poziom, no, który sam nie podejrzewali. No, Kamil Pestka choćby chyba takim najlepszym przykładem, który tam toczył boje z włoskimi zawodnikami, z Federico Chiesą, no i też oczywiście tam Chiesa sobie parę razy poradził z nim, ale też głównie Kamil Pestka potrafił go zatrzymywać. Tak samo było z Belgią. Do tego João Felix, jeszcze Luke Bakio. Tak, tak. Także no, warto na to zwrócić uwagę i wydaje mi się, że on też potrafi tak w taki sposób zestawić tych zawodników, że oni po prostu wiedzą, co mają robić na boisku i też no to może po prostu w reprezentacji się przydać, no bo on tam tak naprawdę nie będzie musiał jakiś tam wybitnych bojów toczyć, tak jak to było w Legii teraz, tak, że chciał jakichś tam zawodników, nie dostał, później też było bardzo dużo meczów i z tym sobie gdzieś tam nie poradził, tylko rzeczywiście no z tego, co ma, będzie musiał rzeźbić, a wiemy, że no też nie jest tak, że ta nasza reprezentacja zupełnie nie ma kim grać, tak, jest Lewandowski, jest Zieliński, jest model w środku pola, tutaj na pewno ma już w głowie Czesław Michniewicz pomysły, jak tych zawodników wykorzystać i sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać. Tak, bo słuchaj, bo jeszcze jedna ważna sprawa, bo my myślimy, że będzie, gramy na wyjeździe i Polska będzie się broniła, prawda? Defensywa, oddajemy piłkę i będziemy kontratakować. Natomiast myślę, że trener tak analizuje, przeanalizuje wszystko, że jeżeli uzna, że my będziemy lepsi z piłką przy nodze, to gwarantuje, że my tak będziemy grać, będziemy próbować rozgrywać, nie tylko liczyć na kontrataki, bo w tym jesteśmy dobrzy. Ja myślę, że będzie taka naprawdę analiza na Kaszubach, tak? Że będą takie wnioski wyciągnięte, że akurat o to się co, nie ma co się martwić. No to ty mówiłeś, Adam, o tym meczu z Portugalią, tak? No to on wygrał właśnie ten rewanżowy, gdzie już go wszyscy przekreślili kadrę, nie? No to i właśnie tym sposobem, tym huraganem. My siedliśmy huraganem, na nich tak, przez pierwsze 20 minut, strzeliliśmy 3 gole, a później broniliśmy. Tak. No i to też, jest to jakaś strategia. I to też jest taki trener, gdzie to Filip Jagiełło chyba mówił właśnie też w tekście na Weszło dzisiaj, że no on wiedzą taktyczną, jak sobie porównuje na przykład niektórych trenerów włoskich, których miał, no to niekoniecznie musi się czuć uboższy, tak, że nawet ci trenerzy zagraniczni, włoscy, gdzie właśnie mówimy, że to jest taka kolebka taktyki, no to mówił, że mieli tam jakieś gorsze umiejętności, albo czuł, że te odprawy nie były na tym poziomie, co Michniewicza, więc no to też pokazuje, że no chyba po prostu Czesław Michniewicz się znalazł w takim momencie swojej kariery, gdzie zupełnie jak spojrzymy tylko na te aspekty sportowo-piłkarskie, no to zasłużył na poprowadzenie tej reprezentacji w takich ważnych meczach, no bo i z klubem typu Legia osiągnął sukces. Oczywiście później było słabiej, ale też jednak nie możemy wymazać tego, że pokonał Leicester w pucharach, czy zdobył mistrzostwo. Wcześniej poprowadził z sukcesami młodzieżówkę i nawet tak pod kątem prowadzenia kariery, jak sobie spojrzymy, no to raczej w polskiej lidze, no to gdzie by teraz nie poszedł, no to już mógłby tylko stracić, tak? Albo jest ta Liga Rosyjska przed nim, albo reprezentacja, tak? Więc no, po prostu zasłużył na tą szansę. Ja właśnie też powiem o tym, co Wojtek, takie dopełnienie. Ja mam obrazek sprzed 2 czy 3 lat właśnie w Turcji, gdzie przyjeżdżał Czesław Michniewicz jako trener U21. Ja go pamiętam z plecakiem, bo był wiele meczów oglądaliśmy razem. I on tam wosił twardy dysk z nagranymi treningami. Właśnie on miał po prostu dostęp do wiedzy, do jakiej polski trener żaden nie miał. Też Adam pewnie wiesz, no, od asystenta Giampolo wyciągał to. Giampolo jest bardzo szanowany we Włoszech. Miał te jego treningi gdzieś z dronów i byłem świadkiem, kiedy się spotkaliśmy się. Był Czesław Michniewicz, był Michał Probierz, był Ireneusz Mamrot i on właśnie wyciągnął laptop
laptopa, podłączył ten twardy dysk, pokazał, jakie on ma nagrania, do czego ma dostęp, to naprawdę im kopary opadły Michałowi i Irkowi Mamrotowi, że to po prostu polski trener ma dostęp i on z tego korzystał. On garściami korzystał z tego, że jest we Włoszech, kursował do tego Kownackiego 30 razy, tak, niby odwiedzić kapitana, ale tam gdzieś coś dla siebie wyciągnąć. I on jakby pragmatycznie bardzo do tego poszedł i tutaj też w trakcie tej fazy grupowej Ligi Europy widziałem, jak on już jak dziecko cieszył się, że Brendan Rodgers go zaprosił na takie pogawędki. No to nie był staż, tak? ale to taka jest twarz Czesława Michniewicza. No zresztą on latał od lat, to był chyba taki prekursor tych takich wyjazdów do Kloppa, do Szwajcarii, gdzieś sobie załatwiał. Czerpał, on się nie zamykał na pewno, jeżeli chodzi o taktykę do tego naszego polskiego ogródka. Ale też nawet pamiętamy tak, no, jego wizytę tutaj w kanale, tak, po meczu z Bodo, jak tutaj nasz Klank potrafił tłumaczyć, tak, no, po prostu to jest taki trener, tak jak tutaj też rozmawiamy o tym, czym on może zaimponować tym gwiazdom, tak, no wiadomo, że Lewandowski pracował z trenerskimi gwiazdami, Piotr Zieliński to samo, no Moder też ma do czynienia z Grahamem Potterem w Premier League, no ale być może właśnie też tym przygotowaniem, tym jak on opowiada o piłce nożnej, no sprawi, że ci piłkarze po prostu też go kupią, dodatkowo ta atmosfera, to że on potrafi skrócić od razu dystans, więc no jego po prostu się słucha, tak, jak jesteś zainteresowany piłką, no to jak go słuchasz, no to automatycznie ta twoja wiedza się trochę poszerza, no bo było sporo choćby wywiadów, nie wiem, na Niuans, bo mi Piechota zrobił, ale nie tylko taki, gdzie się czyta i tam po prostu, nie wiem, uczysz się trochę zasad gry, tak, że nie wiem, ten schodzi do środka, to ten tu wbiega i rzeczywiście później, nawet tak się patrzyło na Legię, tak, no to była powtarzalność na wiosnę, że nie wiem, Juranowicz jak dośrodkował piłkę z prawego skrzydła, no to tam zawsze było czterech zawodników w polu karnym, Mladenowicz zamykał i to nie jest tak, że raz tak wyszło i padł gol, tylko nie wiem, pięć bramek w ten sposób Legia strzeliła, więc no, jeżeli mu damy dłużej popracować, ale tam do długości kontraktu i tego typu spraw pewnie jeszcze przejdziemy, no to uważam, że reprezentacja też może na tym zyskać. Dobrze, panowie, bo tutaj wystawiliśmy piękną laurkę, ale musimy na chwilę przejść do minusów. Pojawia się ten temat 7-1-1, temat korupcyjny. Janusz, ty dawno tutaj nie miałeś głosu, to może ty zacznij. Jak ty to widzisz? Zrzucimy to na ciebie. Nie wciągacie w to zza oceanu. Wy tam siedzicie, o proszę, jest pan redaktor tam, który naprawdę, znaczy co, jest dobrze, że o tym rozmawiamy, bo tego nie można się bać, ale oczywiście ja nie chcę nic mówić poza tym, co wiem, prawda, a to jest to, że nic nie zostało udowodnione, ale ja nie jestem naiwny. Ja nie wiem, ja mam nadzieję, że ja do swojej mamy zadzwoniłem 711 razy w życiu, ale to było, nie wiem, myślę tak, że to coś daje do myślenia, ale na tyle to zostawię, ponieważ po prostu na tym nie siedziałem w tym aż tak głęboko. Widzę, czytam, jestem człowiekiem inteligentnym, mam nadzieję i wychowałem się w Polsce też, mój ojciec grał też w Polsce, także nie pierwszy, nie ostatni było bardzo dużo i dlatego o tym nie można się bać mówić i trzeba gdzieś, ale ja dam się trenerowi gdzieś usprawiedliwiać, jeśli wydaje mu się, że musi, albo może wam dam głos, bo naprawdę jeśli chodzi o taką głębokość znajomość całego materiału, to wiecie dobrze, że nie chcę się tutaj mądrzyć. No, też musimy zwrócić uwagę tak czysto na papier. To na papierze, jak patrzymy na przykład na Łukasza Piszczka, który ma być asystentem Czesława Michniewicza, no to on ma zarzuty, on tak naprawdę był skazany. Natomiast Czesław Michniewicz czysto na papierze miał tylko jakieś tam zarzuty, które zostały obalone i nigdy nic mu nie udowodniono. No trudny temat. Dla mnie, gdyby nie ta przeszłość, to byłby na ten moment kandydat idealny, tak? Bez takiej rysy, jeżeli chodzi, mielibyśmy się skupić tylko na tych sportowych sprawach, no to tak, ale tego też nie można pominąć i gdzieś tutaj chyba każdy musi sobie to rozważyć, bo wydaje mi się, że i zwolennicy, i przeciwnicy Michniewicza znajdą argumenty. Prokuratura nic mu nie zarzuciła, nie ma żadnego wyroku, nie, no to są te argumenty, których nie wolno pomijać, no ale to, co powiedział Janusz, no 711 połączy, no to też nie można zamykać oczu i no z hersztem mafii piłkarskiej, tak? Czasami w trakcie czy przed meczami, no to jest potężna rysa, nie? Potężna rysa, która mówię, bez tego to byłby dla mnie kandydat na dziś idealny. Znaczy, no to na pewno brzydko pachnie po prostu, tak? I ja też absolutnie rozumiałbym takie zdanie na przykład prezesa, gdyby stwierdził, że to jest powód, dla którego nie zatrudni Czesława Michniewicza. Natomiast no rzeczywiście, tak? Mimo tego, że przez lata no próbowano Czesławowi Michniewiczowi wiele rzeczy udowodnić i on też zeznawał w tej sprawie korupcyjnej, no i też wiemy, że wielu ludzi skazano, tak, za te czyny,
no, jego nie skazano, jemu nic nie udowodniono, więc w świetle prawa jest niewinny, czysty, więc też dlatego uważam, że spokojnie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że ten człowiek będzie selekcjonerem reprezentacji. Natomiast to, że niektórzy wyrażają swoje wątpliwości, też dziennikarze śledczy, no to jakby uważam, że mają do tego prawo i jeżeli chcą, no to ten temat rzeczywiście trzeba dalej drążyć, nie zamiatać pod dywan. Natomiast no, ja osobiście nie mam z tym wielkiego problemu, ale rozumiem też takie głosy, że dla kogoś może to być taka rysa, która bardzo mocno kłuje w oczy. Ja muszę się zgodzić. Ja muszę się zgodzić. Człowiek, który gra w Zniczu Pruszku. Dokładnie. Z faktami się nie dyskutuje, tak? 711 połączeń, brak wyroku. Ciężki temat, na pewno będzie się to ciągnęło za trenerem. I będzie o tym się dyskutować, prawda? A natomiast nie ma wyroku, więc aż takiej wiedzy nie mam, że coś mogę więcej powiedzieć. Tylko wiecie co, właśnie, bo tak jakby wziąć już takie uczciwą lupę i sito do tego wszystkiego, no to okej, bo tutaj stawiamy granicę, że od tego nagle było roku przestępstwa, wcześniej tak. Nie było. Natomiast są głosy, tak, to Krzysiek Stanowski pisał w książce, że były jakieś takie niejasności wobec Adama Nawałki, Andrzej Iwan mówił, no Marek Wawrzynowski w swojej książce mówił o sytuacji w Widzewie, gdzie był Zbigniew Boniek, no takie, tak. Tak. Andrzej Woźniak był trenerem bramkarzy Jerzego Przemka. To są takie fakty, tak? Tak. A jakby no, umówmy się, polska piłka lat 70., 80., 90., no to tam mało kto się nie zetknął. Myślę, że nikt się nie zetknął jakoś z korupcją, nie wiem jak to wyglądało, no ale tak, tak też było, tak? Tylko tu po prostu postawiliśmy granicę, a to nie jest tak, że ci są jakby gorsi, a ci nie, bo nie było granicy. No nie, no tak. też była korupcja i tak, no to jest temat, który moglibyśmy tutaj rozprawiać godzinami. No dobrze, to przejdźmy do boiska. Przejdźmy do kolejnych minusów, które są zarzucane Czesławowi Michniewiczowi, a więc ten minus, który najczęściej się pojawia, że to jest defensywny trener. Dzisiaj już trochę to ruszyliśmy. Ty, Igor, pamiętam, byłeś na takim etapie Legii Warszawa za Czesława Michniewicza, która w ogóle grała wyjątkowo ofensywnie. To powiedz w ogóle, jak to wyglądało, czy ten minus jest no, gdzieś tam udokumentowany, czy ty byś do tego nie przykładał uwagi? Wiesz co, drużyna wygrywała, ale my chyba nie graliśmy aż tak. Chyba jedyny mecz to był u siebie z Południem Szczecin, gdzie strzeliśmy chyba 4 bramki, a później dochodziły głosy, że tych bramek jest za mało. Ktoś zawsze kręcił nosem. Drużyna wygrywała, zdobyła mistrzostwo. Wygrywaliśmy mecze. Czy jeżeli chodzi o ten defensywny styl, zawsze trener patrzy, kogo ma do dyspozycji, prawda? Jeżeli by miał wirtuozów, gwiazdorów, to by może grałby jeszcze bardziej ofensywnie. Jeżeli takich nie ma, to musi trochę oszukiwać i łatać te luki, żeby to jakoś wyglądało. Na pewno, mówię, analiza będzie bardzo szczegółowa. Jeżeli trener zdecyduje się i zobaczy, że można grać naprawdę ofensywnie, tak będzie. No i też ja bym tutaj tego tak zero-jedynkowo nie rozpatrywał, bo pamiętam nawet te mecze U21, nawet ten, o którym mówiliśmy z Portugalią. Czesław Michniewicz jest jednak trenerem, który dokładnie analizuje i naprawdę no, to on na siłę nie będzie grał defensywnie. To nie jest tak. Nie ma szans. Ja bardziej bym się martwił, gdyby Czesław Michniewicz ma dla mnie takie większe problemy z tymi naprawdę słabymi. Wyspy Owcze czy w Legii. Ale z Litwą, jak się męczyliśmy w Lublinie chociażby. To tam naprawdę ciężko się na to patrzyło. No tutaj takie spotkają się podobne drużyny i zgadzam się z Igorem, że jak trzeba będzie grać ofensywnie, no to Czesław Michniewicz zagra ofensywnie. Postara się na swoich zasadach. Gorzej, jak jedni i drudzy nie będą chcieli grać piłkę, to będziemy mieli wtedy takie... Ciekawy mecz, tak? Tak. Ciekawy mecz. Słuchajcie, kolejny minus, który tam się pojawiał, widziałem na Twitterze, to, że nie pracował z gwiazdami. Jaki to może mieć wpływ, Janusz? Bo tak naprawdę najistotniejszą postacią, z którą pracował Czesław Michniewicz do tej pory, to był Artur Boruc, teraz w Legii Warszawa. Poza tym, no to oczywiście byli liderzy, ale nigdy to nie były gwiazdy takiego formatu jak Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Krychowiak, Kamil Glik i tak dalej. No tak, ale umówmy się, że to nie jest trener, który 32-letni, który dopiero zaczął pracować, prawda? On już nie tylko w Ekstraklasie, ale na poziomie międzynarodowym był i na pewno znajdzie swój język, prawda? To nie jest jakimś ogromnym problemem dla mnie, szczególnie, że
że to będzie po prostu jeden czy dwie, że na pewno z nimi porozmawia, na pewno pojedzie i gdzieś tam wymienią swoje zdania, w jaki sposób, a jaki on ma pomysł na ten mecz, bo to będzie ważne właśnie jeszcze się odnosić do tego z Robertem. To będzie na pewno najważniejsza rozmowa i to by była najważniejsza rozmowa z jakimkolwiek trenerem, no bo trzeba rozmawiać z najlepszym piłkarzem świata. I jak już mówimy o tej defensywnej stronie, myślę, że Robert na pewno z nim gdzieś tam dojdzie do tego, w jaki grać. Bo ja wiem, że ludzie grając defensywnie czy pragmatycznie, to są dwa różne rozdziały, prawda? Umówmy się na tym. Ja myślę, że można robić dobrze i jedno, i drugie. Ja też bym się nie zgodził, że on jest trenerem defensywnym, a szczególnie może po raz pierwszy zobaczy naprawdę, jakich ma zawodników, jakich dobrych zawodników. I ja myślę, że to jest taki mecz, jeśli chodzi o trenera, że tu nie może być po tym meczu wyrzutów sumienia, prawda? To będzie coś takiego, że on sobie zdaje z tego sprawę, że on jest tam na jeden albo dwa mecze, a może na 10 albo 20, jeżeli mu pójdzie. I na pewno nie pojedzie na ten mecz do Moskwy, i żeby później myśleć, ach, jakbym zrobił tak, ach, jakbym z tym zawodnikiem porozmawiał. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o właśnie te rozmowy czy spotkania z tymi zawodnikami takimi jak Szczęsny czy Lewandowski, dla mnie to jest po prostu coś, o czym się tylko pisze w prasie. To nie powinno być z tym żadnego problemu. No, pamiętacie pewnie, co zrobił Paulo Sousa od razu na początku swojej kadencji. Pojechał do Roberta Lewandowskiego, wrzucił fotkę na Twittera, na media społecznościowe z Robertem Lewandowskim i od tego tak naprawdę zaczął swoją kadencję. No, tak jak mówiłem, no, tak jak się zaczyna kadencję wielu prezydentów od wizytu u prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak selekcjoner musi pojechać do Roberta Lewandowskiego. Ale jak znamy metody Czesława Michniewicza, to już pewnie tablety będą rozesłane, jak już tylko podpiszę do piłkarzy i będą tam docierać te pierwsze filmiki już po tej pierwszym etapie pracy w tym domku z Kamilem Potrykusem, bo myślę, że też dużo będzie tutaj pracował, tak? Gdzieś jeździł, starał się im tłumaczyć, Kamila Glika odwiedzi tutaj tego, jakby pokaże im, jak chce grać, no bo tak trzeba to robić, tak? No później wychodzą raz czy dwa na boisko, na trening i mecz. No pytanie tak. Tylko, czy nie będzie takiego Pawła Stolarskiego, który na przykład odpali sobie taką analizę, stwierdzi, że tego jest za dużo i analizował nie będzie, no bo pamiętamy, była taka historia w reprezentacji U21 przed meczem z Portugalią. Paweł nie chciał tego czytać, gdzieś doszło to do Czesława Michniewicza, a on jednak jest takim trenerem, selekcjonerem zero-jedynkowym, że jeżeli ktoś mu podpadnie, ale w ten sposób, że nie chce wykonywać tego, o co on prosi, no to ten gość już nie ma racji bytu w jego drużynie. Słuchaj, taka anegdotka a propos tych tabletów. Pamiętam, że faktycznie przed każdym meczem dostawaliśmy tablety a propos taktyki, a propos jak pracowaliśmy w tygodniu. Powiedz mi tylko, to było przed meczami tylko tymi istotnymi, nie, z wielkimi wszystkie, rywalami? Przecież czy to było, nie wiem, nikomu nie ujmując, Górnik Łęczna, czy takie ważniejsze spotkania, prawda? Ale w pewnym momencie jeden z zawodników, który pracował wcześniej właśnie z trenerem Michniewiczem, jak panowie, tablecik włączony był, mówię, no jeszcze nie, to lepiej włączy, bo tam jakiś jest automatyczny zapis i było widać, czy ktoś oglądał, czy nie. Więc nawet żeby to puście sobie, niech leci, nie? Oczywiście. Wytniemy to jako przestrogę dla zawodników. Każdy oczywiście oglądał, bo faktycznie to były informacje bardzo użyteczne. To nie było tak po prostu sztuka dla sztuki, tylko to, co robiliśmy w treningu, nad czym trzeba popracować, na co trzeba zwrócić uwagę, więc to na pewno pomagało. No tak, no wiemy, że też Czesław Michniewicz będzie musiał tą szyderę do niektórych zawodników dostosować, no bo jak tam się słyszało historię, że czasami mówił, dobra panowie, to przebieramy się za piłkarzy i wychodzimy na trening, no to raczej na przykład nie wiem, czy Robert Lewandowski załapie akurat ten klimat szydery, czy Piotrek Zieliński. No właśnie też kwestia wykorzystania tych potencjału tych kreatywnych zawodników będzie tutaj bardzo ważna i też jestem ciekaw, czy Czesław Michniewicz będzie potrafił udowodnić, że jest trenerem elastycznym, czy takim, który ma kilka pomysłów, no bo to gdzieś szwankowało pod koniec kadencji w Legii, że kiedy zaczęło się walić, nie było widać jakiegoś błysku w ofensywie, no to nie było jakiegoś tam innego pomysłu, innych zawodników czy innego ustawienia, tylko trener, no można powiedzieć, trochę umarł z tą swoją koncepcją, no i jednak te statystyki były katastrofalne, bo tam Legia chyba najmniej goli w lidze strzeliła do momentu, kiedy on pracował i generalnie potem, jak spojrzymy od momentu chyba tego meczu z Pogonią, o którym ty mówisz, tak. No to już w końcówce tamtego sezonu też tam były 0-0 ze Stalą Mielec, 0-0, takie ciułanie.
wykorzystanie tego i, no i trener nie potrafił gdzieś na to wpłynąć, natomiast no też w dalszej perspektywie to gdybyśmy oczywiście, daj Boże, awansowali do jakiegoś wielkiego turnieju, bo to wtedy może bardziej wyjść, no ale kwestia tego przygotowania fizycznego, tak, że to nawet w tym 21 ostatecznie w meczu z Hiszpanią wyszło, tak, że owszem te dwa pierwsze mecze były fantastyczne, ale zawodnicy już byli no, tak zajechani tym bieganiem, tą mobilnością, o której mówimy, że no jednak Hiszpanie się po nas przejechali, no i to też ostatecznie gdzieś no, było przyczyną słabego okresu w Legii Warszawa, to nawarstwienie meczów i kiepskie przygotowanie fizyczne, natomiast no, wiemy, że to jest właśnie akurat bardziej atrybut trenera klubowego, jako selekcjoner nie będzie miał aż tak często Michniewicz z tym do czynienia, chociaż no, chcielibyśmy docelowo, żeby awansować na mundial, no i wtedy ewentualnie może to być wyciągane, ale na razie baraż. Panowie, jeszcze chwilę pewnie porozmawiamy, ale mam pytanie do Janusza, bo chyba za minutę, jak się nie mylę, rozpoczyna się mecz USA-Kanada, eliminacja i walka o Mistrzostwa Świata. Czy ty z nami zostajesz, czy ty przenosisz się przed telewizor? A ile jeszcze? Mam tu telewizor, to zerkam. Jestem z wami, ale rzucę wam hasło, bo ciekawe właśnie, jeśli chodzi, tak się zastanawiam na tym trochę, jak pan trener podejdzie do sprawy Mati Kasza, bo to będzie ważne gdzieś, bo rozmawialiśmy o w jakim będzie grał systemie, czy w czwórce, czy w trójce. Pamiętam oczywiście, że w jego debiucie na Narodowym przeciwko Węgrom nie zagrał dobrze. Gdzieś ja nie mam mu tego za złe, bo gdzieś tam na minę go włożyli, mi się wydaje. Bez Lewandowskiego, bez Zielińskiego, cała rodzina tam była, prezydent Polski, a on grał tam w sumie bez tych najważniejszych piłkarzy. No ale już nie chcę wracać do tego meczu, bo oczywiście wiemy, jak to się skończyło. Ale jestem właśnie ciekaw, bo to będzie ciekawe podejście jego do jednego zawodnika, z którym może on się nie będzie tak czuł zupełnie na luzie, prawda? Bo to jest trochę inaczej, to będzie dla niego nowe. I czy to będzie właśnie, czy go wystawi, czy to będzie jako wahadłowy, czy jaki obrońca. Ja uważam, że on jest lepszym obrońcą. Ja bym tam czwórką z tyłu grał i tak razem z nim. Ale właśnie ciekaw jestem, może o tym warto porozmawiać, bo to będzie taka, no nie wiem czy najważniejsza, ale jedna z najważniejszych decyzji nowego trenera. Wiecie co, ja wam powiem tak, na ile znam Czesława Michniewicza, bo też byłem blisko tej kadry U21, to on nigdy nie miał takiego swojego, przynajmniej w reprezentacji, głównego systemu. On zawsze system dobierał pod daną reprezentację i pod to, jak ta reprezentacja gra, pod tym kątem, żeby po prostu zniwelować ich mocne strony, wykazać nasze mocne strony. Tak naprawdę ten system z trójką obrońców to się pojawił dopiero w meczu z Danią, kiedy on zauważył, że ci ich skrzydłowi grają bardzo szeroko i trzeba te boczne sektory pozamykać i wtedy zagraliśmy pierwszy mecz piątką obrońców, tak naprawdę no, pierwszy bardzo dobry mecz tej reprezentacji. No ja myślę, że podejdzie pragmatycznie. Jak będzie mu potrzebny, to zagra, jak nie, to nie. Moim zdaniem przed analizą on dzisiaj nie ma jeszcze systemu, w którym by chciał grać. On dopiero ten system wymyśli po analizie. Jakby chyba Janusz zwraca też uwagę, że to będzie jedyny piłkarz, który nie rozmawia po polsku, tak? W tej kadrze, jak się z tym Czesław Michniewicz odnajdzie, ale w Legii miał ze sobą grupę tych Portugalczyków, Josue czy Brazylijczyków też, jak Lukiniasza, także potrafi do siebie przekonać. Nie, to akurat myślę, że nie będzie żadnym problemem. Tam przecież są osoby, które rozmawiają po angielsku, więc z tłumaczeniem nie będzie absolutnie problemu. A Czesław Michniewicz chyba już też lepiej trochę mówi po angielsku, bo ja pamiętam, kiedyś chcieliśmy jeszcze, to była misja futbol, połączyć się z nim w poniedziałki, jeszcze jak nie pracował w Legii Warszawa i mówi: Adaś, nie dam rady, bo mam akurat o 10 lekcji angielskiego. Jeszcze nie. Zawsze są osoby, które pomagają w tłumaczeniu. Trener mówi... Kamil Potrykus bardzo dobrze mówi. Dokładnie, mówi po polsku. W Legii może nie wszyscy, znaczy większość była Polaków, prawda? Więc to jest, myślę, że obowiązkiem trenera w języku polskim. Ale jeżeli ktoś nie rozumiał, jest grupa portugalska, jest grupa bałkańska, więc z tłumaczeniem absolutnie nie problemu żadnego. A co do systemu? Tak, Janusz? Nie, mi nie chodziło o tłumaczenie, mi chodziło bardziej, czy go wystawi, gdzie go wystawi, bo to jest bardzo ważne, bo to, ja w dalszym ciągu myślę, że to jest oczywiście bardzo dobry zawodnik, który na pewno może pomóc, nie wyszło mu może w tym meczu w Polsce, ale to jest dla mnie ważne właśnie, jakie będzie podejście, bo jednak po tym ostatnim meczu gdzieś była krytyka, jeśli chodzi o jego występ, prawda? Jeżeli Paulo Sousa by był, to by nie było problemu, bo on jednak by to jakoś ogarnął, a tutaj będzie gdzieś ta presja, a ja właśnie jestem ciekaw, ponieważ w moim przekonaniu powinniśmy grać czwórką z tyłu w tym meczu, ale nie jestem przekonany, że tak będzie. A jeżeli tak nie będzie, oczywiście Mati Kasz może tam grać, ale my w dalszym ciągu nie mamy zawodników
nawet włącznie z nim, którzy się czują bardzo, bardzo dobrze na tej pozycji. Widać to oczywiście w Aston Villa, gdzie Dean Smith stracił pracę, prawdopodobnie przez to, że przeszedł z czwórki na trójkę. A teraz oczywiście nie wiem, czy przejdzie do Atletico Madryt Malikasz, ale tam na pewno też u Simeone będzie grał na prawej obronie. Także to jest taka decyzja już nie tylko jeśli chodzi o samego zawodnika, ale i zawodnika, i drużyny. O tym bardziej mówiłem, że to będzie gdzieś ważna decyzja. So, ja myślę, że trener uwielbia mobilnych zawodników. Dla niego motoryka to jest nie to, że to jest podstawowa rzecz, ale bardzo ważna. Ja pamiętam taką sytuację właśnie w Legii, gdzie to były właśnie początki trenera. My mieliśmy stoperzy jakieś ćwiczenie defensywne, a on kątem oka zerkał, co tam się dzieje, prawda, w ofensywie. Tam były wrzutki, tam były obiegi i zobaczył, tak podszedł do nas ten Juranowicz, tak motorycznie nadaje się, co? Szybki chłopak. No fajnie, okej, będę zwracał. I już od tej pory już właśnie grał bez przerwy. Ale wiesz co, ja też zwróciłem uwagę, jeżeli chodzi o reprezentację U21, że Czesław Michniewicz pod kątem bocznych pomocników wahadłowych zawsze zwraca uwagę na grę w defensywie. I to moim zdaniem będzie kluczowe. Też przygotowaliśmy sobie taką planszę z zawodnikami, którzy mogą zyskać, a którzy mogą stracić za kadencji Czesława Michniewicza, bo tutaj myślę też możemy się odnieść do kilku nazwisk z tej planszy. I tutaj mamy chociażby Kamila Jóźwiaka, który nie grał w kluczowych meczach reprezentacji U21 w pierwszym składzie z tego względu, że Czesław Michniewicz stwierdził, że on odpowiednio nie zabezpiecza defensywy i tym pierwszym wyborem może był zawodnik o minimalnie mniejszych umiejętnościach, ale to, co mówiłeś, bardzo mobilny, motoryczny i lepiej grający w defensywie, a więc Konrad Michalak. Tymoteusz Puchacz też bardzo długo nie był powoływany przez Czesława Michniewicza, mimo że bardzo dobrze grał w Lechu Poznań i zagrał chyba 4 mecze w reprezentacji Czesława Michniewicza w U21, tylko 4 mecze, z tego względu, że też nie był przekonany do jego umiejętności w grze defensywnej. Dlaczego jest tutaj Bartłomiej Drągowski? Tutaj chodzi oczywiście o to, że nie chciał pojechać na Euro, to młodzieżowe do Włoch i jako drugi bramkarz, a Jan Bednarek to była taka postać u Czesława Michniewicza, która paradoksalnie, tak, ale zobacz, on grał w reprezentacji pierwszej Jerzego Brzęczka, a gdyby zszedł do U21, on w tej reprezentacji by nie grał, bo Czesław Michniewicz miał ten duet Wieteska-Bochniewicz, ewentualnie przy trójce obrońców wskakiwał tam jeszcze Krystian Bielki, żebyśmy przeanalizowali innych zawodników. Sebastian Szymański, jasna sytuacja, no bo tutaj Sebastiana brakuje i kto by nie był selekcjonerem, to po prostu Sebastian Szymański zyskał. Mateusz Klich po tym, co powiedział, no to po prostu każdy, kto nie Nawałka, dla niego jest dobrym wyborem. Maciej Rybus, po pierwsze, zawodnik Mariusza Piekarskiego, co może myślisz, też mieć tak? Jakiś, powiedzmy, wpływ. Natomiast myślę, że po prostu Maciej Rybus za Czesława Michniewicza będzie miał więcej atutów po prostu ze względu na to, że po tej drugiej stronie jest Tymoteusz Puchacz, a Maciej Rybus dużo lepiej gra w defensywie. Szymon Żurkowski, dlatego co mówił właśnie Igor, a więc bardzo mobilny, wybiegany zawodnik, którego zna z U21 i Kamil Grabara, więc taki powiedziałbym synek Czesława Michniewicza. A ja mam jeszcze jako szóstego, może Mateusz Wieteska. Też myślałem. Może. Żeśmy tak. Się nawet tutaj śmiali trochę. Nawet przed mówił programem. Czesław Michniewicz, że on by go powołał wtedy jeszcze, tak. Jak był trenerem Legii. Że za kadencji żadnego selekcjonera ten dystans między Wieteską a Bednarkiem może nie być taki wielki w grze reprezentacji, ale wydaje mi się, że nawet po prostu patrząc na to, jakie mamy zasoby w tym momencie na pozycji stopera, no to musi ten Jan Bednarek grać, bo on też się rozwinął jednak trochę od tego czasu, kiedy status się zmienił. Tak, był w młodzieżówce, bo pamiętam, był tam wtedy taki mecz chyba z Finlandią w Łodzi, gdzie zremisowaliśmy 3-3 i on tam wtedy dostał swoją szansę i trochę tam pozawalał, ale no jest już innym zawodnikiem, który też potrafi ustawiać się w defensywie, gra dobrze ciało w ciało. No tego się tam w ogóle też była, wiesz co, inna historia. Bo tam była taka historia, że Czesław Michniewicz na początku brał pod uwagę to właśnie, jak grał Mateusz Wieteska i go zdjął, a często mówiło się o tym, że później jak przeanalizował dokładnie to spotkanie, to stwierdził, że jednak tam bardziej odpowiedzialny za te bramki w ustawieniu był Jan Bednarek
I wtedy paradoksalnie właśnie Jan Bednarek przestał grać w tej reprezentacji Czesława Michniewicza regularnie. I jeszcze było, ja dorzucę tutaj Czesław Michniewicz stoperów tak określa, że on nie lubi tych z prostymi nosami, tak? To są tacy, którzy nigdy nie mieli złamanego, oni muszą gdzieś tam zawsze głowę wsadzić. Myślę, że taki Kamil Glik, no to jest taki, będzie typowym takim ulubionym obrońcą, a jemu się Jan Bednarek właśnie kojarzył z tym stoperem takim z prostym nosem, że taki dostojny, ale nie do końca tak broniący zawzięcie, jak pozostali. Ja się na pewno nie zgodzę, bo zawsze mi się wydawało, że ten Michniewicz stawiał na... Ty lubi, masz prosty nos, dlatego właśnie, nie grałeś. Ja zapytanie mam, ja później nie grałem, więc nie wiem dlaczego. Ale mi się wydaje, że trener Michniewicz lubi zawodników, którzy z piłką przy nodze zyskują, a nie tracą. Więc myślę, że Bednarek, myślę, że troszeczkę status się zmienił, bo jednak trochę czasu minęło, może zyskać, niekoniecznie stracić. No to był naprawdę, to był wybór trzech selekcjonerów, i Nawałki, i Brzęczka, i Sołzy, więc... Znaczy, więc Bednarka, mocne karty ma Bednarek. No, wydaje mi się, że z tym wyprowadzeniem u niego jest ani nie jakoś wybitnie dobrze, ani nie jakoś wybitnie słabo. No po prostu umie to zrobić raz lepiej, raz gorzej, ale nie odstaje jakoś wybitnie poziomem, więc tutaj w tym aspekcie też powinno być dobrze, a mimo wszystko mniej tych błędów w defensywie popełnia niż Mateusz Wieteska. No bo pamiętamy go, no choćby nawet z tego meczu z Leicester, ja pamiętam taką sytuację, jak na początku meczu dosyć długo właśnie zbierał się do wprowadzenia piłki Wieteska, wtedy stracił piłkę i tam Daka prawie strzelił gola, więc no mu się też zdarzają wpadki, czasami no, potrafi zawalić jakąś bramkę, odpuścić krycie i tak dalej, no i Bednarek wydaje mi się, że daje większą pewność, no ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie. Natomiast jeszcze jeden taki piłkarz, którego na tej liście nie ma, ale też no, ze względu na kontuzję, no i oczywiście na to, że jeszcze potrzebuje trochę czasu, ale wydaje mi się, że no, Mateusz Bogusz pewnie też w dalszej perspektywie mógłby wiele zyskać. No ale no, bo... to wiesz, na razie kontuzja. No więzadło. Oczywiście, Kapustka to jest inna sprawa, natomiast no, te zachwyty nad Mateuszem Boguszem, no to Czesław Michniewicz skutecznie, właściwie nawet nie musiałby być pytany od niego i pewnie sam by zawsze gdzieś tam w tej wypowiedzi coś wtrącił o Boguszu. Też to był taki piłkarz, którego bardzo chciał wciągnąć do Legii. No i oczywiście niestety wiemy teraz, kontuzja to wszystko powstrzymuje, no ale gdyby okazało się, że nie wiem, Michniewicz będzie gdzieś trenerem, nie wiem, za 2 lata na przykład, czy za 3, no to na pewno gdzieś o tym Boguszu będzie pamiętał. Ja tak właśnie mam jeszcze w głowie listę trenera Michniewicza i nią trochę idę, kogo chciał do Legii. Chciał Szymona Żurkowskiego także, ale Patryk Krzyż na przykład, bo czasami selekcjonerzy potrafią zaskoczyć takimi wyborami nieoczywistymi, to widzieliśmy u Adama Nawałki czy u Pablo Sołzy, tak, który wsadził Świderskiego nie wiadomo skąd. No i być może tak sobie kombinuje, nie? Że jednak ta lista może taki Patryk Krzyż gdzieś tam do kadry, nie mówię, że do gry, ale po prostu w tych powołaniach może będzie próbował Czesław Michniewicz coś czymś zaskoczyć. Świderski powiedział kiedyś na zgrupowaniu właśnie u Czesława Michniewicza, jak Czesław Michniewicz zapytał, oglądając mecz pierwszej reprezentacji chłopaków, no to pewnie tam 2-3 z was pojedzie na Mistrzostwa Świata w Rosji, a powiedział wtedy Karol Świderski, no tak, ja i jeszcze 2. No a później się okazało, że Karol Świderski w tej reprezentacji był regularnie. Natomiast Janusz, my tutaj trochę rozmawiamy pewnie za szeroko, ze względu na to, że mówimy o przyszłości, bo to, co mówimy, pewnie miałoby racjonalne przesłanie w kontekście, gdyby Czesław Michniewicz był dłużej tym selekcjonerem. A my tak naprawdę musimy się skupić na tym jednym meczu, gdzie chyba takiej rewolucji to my też robić nie możemy. No raczej nie. To znaczy, też słyszałem o Bednarku, ale no umówmy się, że jest to inny zawodnik. Poza tym nie będzie Pawła Dawidowicza, prawda? Tam nie ma takiej możliwości, żeby coś się z Bednarkiem stało. Szczególnie, jeżeli będziemy chcieli grać trójką, ale nawet czwórką. Także Jan Bednarek chyba nie musi się martwić o to, bo brakuje nam jednego dobrego stopera tam. Także to nie będzie problemu z Rybusem. Wiadomo, że go zna, że go lubi, ale Rybus, umówmy się, przeważnie grał. Jego problemem jest tylko to, że ma duże kontuzji, prawda? No, Reca też będzie miał szansę tam zagrać, ale Rybus nie potrzebował chyba trenera, żeby trener przyszedł, żeby on grał, bo i tak by był gdzieś może jednym z pierwszych tam na tą lewą stronę, prawda? A zależy, jak będziemy grali. Także ja bym naprawdę, no Sebastian Szymański to jest jeden taki człowiek, o którego wszyscy proszą, ale to też dla mnie nie jest taka sprawa skończona, że on nagle wejdzie i wskoczy, bo to też wszystko będzie zależało, w jakim systemie będziemy grali i może to będzie zawodnik, który będzie na pewno powołany i może wejdzie w tym meczu, ale nie jestem święcie przekonany, że on musi grać od samego początku. Także zgadzam się z tobą, Adam, i z wszystkimi, że to może coś takiego na przyszłość. I mówię o przyszłości
Nawet nie wiem, czy na Szwecję, może jedna, dwie zmiany, ale jeżeli by się udało wejść do Mistrzostw Świata, to wtedy możemy porozmawiać o zawodnikach trochę młodszych, o zawodnikach, których zna od lat, którzy ostatnio nie byli w reprezentacji, a w których, jak każdy trener, coś widzi i wierzy w to, że mogą pomóc drużynie. A słuchajcie, Sebastian Szymański, waszym zdaniem, to jest postać dzisiaj do pierwszego składu, bo na pewno on by chciał grać w środku pola ze względu na to, że tak naprawdę z tej reprezentacji między innymi został skreślony przez Paulo Souza przez złe występy na lewym wahadle, ale też z drugiej strony na lewym wahadle grał Uczesława Michniewicza w czasie Euro tego młodzieżowego. No ja Sebastiana teraz, z chwilę się spotkaliśmy w Turcji, to już w ogóle taki on okrzep, on jest już tam kapitanem, wyprowadzał drużynę, także to jest, no i te kluby coraz lepsze się o niego pytają. Ja go jako wahadłowego nie widzę. No taki Reca, tak, to co mówimy, jeżeli chodzi o takie te przymioty, które pożądane przez Czesława Michniewicza, te fizyczne, to jest tak, to jest taki piłkarz no mocny motorycznie. Ja bym jeszcze wrócił do tych stoperów, do Kamila Glika, bo jak sobie tak szukam w pamięci, to on zawsze na starcie u tych selekcjonerów miał bardzo ciężko. Adam Nawałka go pominął, Paulo Souza go posadził na ławce rezerwowych i tutaj jestem ciekawy. Na Estonię u Fornalika też chyba nie był powołany albo nie grał w pierwszym składzie, z czego pamiętam. Propos Kamila, to chyba jedyna pozycja to środek obrony przy trójce, typowy właśnie środek, ani pół prawy, ani pół lewy, prawda? Tak, i tutaj właśnie Kamil, no gdzieś tam te głosy dobiegające z Włoch, że tam klub chce go wypchnąć, że nie jest do końca zadowolony. No a jednak w kadrze to jest Ostoja, tak? To jest zawodnik, bez którego trudno to sobie wyobrazić. I tutaj też jestem ciekawy, jak to Czesław Michniewicz z nim poukłada. Mhm. No pytanie, jak dotrze do Karola Linettego Czesław Michniewicz, no bo to też jest taki zawodnik, który trochę za tej kadencji Souzy nam się pokazał. Nawet przecież na Euro strzelił gola ze Słowacją, ale no generalnie też ma problemy w klubie i powiedzmy sobie szczerze, że ta jego kariera jakoś tak nie potoczyła się, jak wszyscy myśleliśmy, kiedy odchodził z Lecha. Natomiast no, Szymański jest naprawdę bardzo wysokiej formie. Też no wiadomo, że w tym środowisku rosyjskim by się od razu dobrze odnalazł i też dokładnie zna możliwości tych zawodników, z którymi będzie się mierzył. Oni też wiedzą, na co go stać, ale wydaje mi się, że no ze względu właśnie na te przymioty związane z mobilnością, z tym, że to jest zawodnik, który też sporo odbiorów zaczął notować, kiedy zaczął grać w Dynamie Moskwa, to, że w ofensywie nie wiem, jest kreatywny, potrafi oddać strzał z dystansu, no to wiedzieliśmy już nawet wcześniej. Wydaje mi się, że no tutaj jeszcze też wobec tego, że Mateusz Klich nie będzie mógł zagrać, gdzie akurat też uważam, że Klich może zyskać, nawet nie dlatego, że Czesław Michniewicz nie nazywa się Adam Nawałka, no ale w Lidzu Marcelo Bielsy też może być mobilny, bo to też jest cały czas taki tam system, gdzie wielu zawodników biega i Klich no, jest jednym z jego najwierniejszych żołnierzy, no ale w tym meczu z Rosją Klicha nie będzie, więc no, jak sobie spojrzymy na to zestawienie środka pola, no to no, Szymański naprawdę tutaj zyskuje, wcale się nie zdziwi, jak wyjdzie pierwszy świat. Tylko gdzie? Na ósemce. Ale no. Czesław Michniewicz też zawsze doceniał jego walory takie w grze defensywnej, bo pamiętam, kiedyś siedziałem z nim przed meczem chyba właśnie z Danią i on mi mówił, że nawet brał pod uwagę, żeby sprawdzić Sebastiana Szymańskiego w roli lewego obrońcy, no bo wtedy tam był tylko Kamil Pestka i też ma, no wiadomo, te warunki motoryczne kapitalne Sebastian Szymański, bo kiedyś widziałem takie jego wyniki sprintu po sprincie, no to on miał tę liczbę tych sprintów powrotnych naprawdę jakąś oszałamiającą, przekraczającą dwukrotnie chyba drugiego zawodnika w tej reprezentacji U21 i na pewno Sebastian Szymański no ma gdzieś te atuty w grze defensywnej, co poprawił szczególnie w Rosji. Wiesz co, tak, ale myślę, że przede wszystkim atutem jest moim zdaniem przyjęcie do przodu. Trener Michniewicz lubi, kiedy zawodnik dostanie środkowy pomocnik, nie tylko odegra z powrotem, jest, prawda, nie ma z tego korzyści, tylko jeżeli zawodnik od razu napędza tą akcję ofensywną, może rozegrać dalej do napastnika, może rozrzucić i to jest ogromny atut, plus oczywiście ta motoryka, która jest na wysokim poziomie. No też o innym zawodniku, który gra w Rosji od wielu lat i też zna to środowisko, myślę, że warto wspomnieć, bo tutaj ciekawy jestem, jak Grzegorz Krychowiak się odnajdzie pod wodzą Czesława Michniewicza, no bo z kolei to jest taki zawodnik, który w tych ostatnich latach w reprezentacji, no to wiemy, że akurat z wielką mobilnością się nie kojarzył. No i tutaj też dużo zależy od tego, czy po prostu Czesław Michniewicz będzie chciał Krychowiaka wystawić w pierwszym składzie. Ale wiesz co, myślę, że taka szóstka właśnie to jednak jest potrzebna, mimo... No jeżeli pewnych, prawda, nie dociągnąć. No, jeżeli zdecyduje się na taką typową szóstkę, no to wtedy mamy pewnie Krychowiaka jako szóstkę, Zielińskiego jako tego najbardziej ofensywnego, no i wtedy ewentualnie albo Moder, albo Szymański. Zapominacie jeszcze o jednej postaci.
dzisiaj gol w ostatnich minutach. Krystian Bielik, tylko no ale też od razu nie wiadomo, Barkiem, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, ale naprawdę to wyglądało strasznie. No chłop wrócił, gra pierwsze 20 minut od tam nie wiem 6-7 miesięcy, w ostatniej minucie strzela gola na wagę remisu. Ja w ogóle nie wiem, ja też nie wiem, jak do tego doszło, z tego względu, że on upadał na lewą rękę, a złapał się później za prawą rękę i nie widziałem tam jakiegoś kontaktu prawej ręki. Nie wiem, czy właśnie to nie było jakoś przy Cieszyńce, ale nie widziałem żadnej powtórki. No Cieszyńka jest... akurat wtedy, jak on się cieszył, to kamery były na Runeju. No to jest kolejny taki zawodnik, tak jak Bogusz, tak, że może zyskać... Kilka osób podobno pisało, że ktoś na niego wskoczył. No, to była jakby kolejna Wayne Rooney... historia jak z Bartkiem Kapustką. Tak. Jakby Wayne Rooney sam wskoczył, to byśmy od razu nie mieli wątpliwości, że to pewnie przez niego, ale trener miał trochę za daleko. Natomiast no to jest, tak jak nie wiem, przy Boguszu możemy dać dwie gwiazdki, albo nawet trzy, no bo ta kontuzja długa, no to przy Bieliku na razie, nie wiem, dwie albo jedną, no bo oczywiście liczymy na to, że nie okaże się to zbyt poważne, natomiast no, to jest jakby pewnik, że jeżeli Krystian Bielik wróci do zdrowia, wróci do formy, no to on też tutaj znajdzie uznanie Czesława Michniewicza, no bo też jakby kto by tym selekcjonerem nie był, no to mówiliśmy o Bieliku już od dłuższego czasu, że to może być taka nasza przyszłość na pozycji defensywnego pomocnika, taka lepsza wersja Krychowiaka, no bo nie tylko niezły w defensywie, ale też i potrafiący się podłączyć do ataku, no a tym bardziej przy Czesławie Michniewiczu, który go wprowadzał w młodzieżówce i gdzie Bielik przecież strzelił tego zwycięskiego gola w meczu z Włochami na Euro 21. Ja pamiętam, jak on wchodził, mając 16 lat, do Legii Warszawa. To umiejętności umiejętnościami, oczywiście wysoki poziom, ale jak na 16-latka, mentalnie jak był przygotowany, pewność siebie, to robiła wrażenie właśnie samym tym, czy to był jodłowiec, który w niesamowitym gazie, prawda? Fizyczność, nie wiem, dwa razy lepsza. Ale mimo wszystko nie dawał czasami, że próbował nawet dziurki zakładać. Czyli to jest taki chłopak, który się nie boi, który wie, czego chce i idzie do przodu. Ja w ogóle pamiętam, byłem przy ławce trenera Michniewicza na tym meczu w Zabrzu U21 i on kilka razy krzyczał do Krystiana Bielika, którego w ogóle mylił wtedy z Kamilem. I on krzyczał kilka razy: Kamil, nie wyrywaj się tak. Kamil, spokojnie, trzymaj pozycję. A Grabara tak patrzy na niego: ty chłopie, co ty ode mnie chcesz? A on się dar cały czas do Krystiana Bielika. Natomiast mimo, że Czesław Michniewicz nie był przekonany do tych jego zrywów, bo wtedy grał na pozycji stopera i bardzo często gdzieś tam wchodził między linię pomocy i w ogóle wyprowadzał nasze ataki, bo Belgią, był aż taki bezczelny. To z Belgią ta strata jego za to no tak, ale z drugiej strony wiesz, tak, też ten drugi mecz z Portugalią, no to Krystian Bielik tam grał kapitalnie. No, tutaj z jednej strony pragmatyzm Czesława Michniewicza, z drugiej strony ten Krystian Bielik, który ma jaja. Janusz, powiedz mi, co się dzieje, bo ja tutaj widzę Kanada 1-0 z USA. Ty, o co chodzi? Bo ty się nie odzywasz, chyba zacząłeś mecz oglądać zamiast rozmawiać z nami. Zatrzymajcie świat, ja wysiadam na następnym przystanku. A przede wszystkim, bo jest wynik 1-0 do tyłu, no ale Łukasz wyrzucił z pierwszej jedenastki Glika, a Wojtek Krychowiaka. No to znaczy, ja dziś ogólnie się zgadzam, że może nie są to zawodnicy gdzieś w najwyższej formie, ale wydaje mi się, że żartuję trochę, ale wydaje mi się, że jednak trzeba będzie trzymać tych zawodników trochę rutynowanych na ten jeden bardzo ważny mecz w Moskwie, prawda? Ja nie widzę, że tam jest dużo do zmienienia, a szczególnie w tym pierwszym meczu, ale każdy trener, jak żeście mówili, ma coś takiego, że lubi zaskoczyć i nawet powinien, no bo wiadomo, że jednak Rosjanie też będą gdzieś patrzeć na to, co my robimy. Także wcale bym się nie zdziwił, jakby było coś takiego innego, zestawienie, czy to jeśli chodzi o formację, czy to chodzi o zawodników, bo w środku pola jednak jest duże pole do manewru, prawda? W ten sposób, jaki Modek gra, czy Szymański, no wiadomo, że mamy Krychowiaka, jeśli chodzi z tych defensywnych. Linety jest, no może, ale gdzieś jeśli chodzi o kreatywność, to tam między Szymańskim, czy właśnie, kto mi uciekł, Zielińskim oczywiście i Moderem, a jest w czym wybierać. Panowie, bo nasza sonda na czacie już się zakończyła. Pytanie było takie, czy Czesław Michniewicz to dobry wybór na selekcjonera? Na tak 54% głosów, na nie 31%, na nie mam zdania 15%.
100%. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o naszych internautów, o naszych widzów, 18 tysięcy głosów. Także dziękujemy bardzo za waszą aktywność. Na sam koniec jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną pozycję, bo czy będziemy grali trójką czy dwójką, no to kto na tym stoperze? Oczywiście, pewnie wydaje się taką dwójką pewniaków Glik i Bednarek. Natomiast tak jak mówiłem, no tutaj różnie może być z Bednarkiem. Pytanie, jak teraz podchodzi do niego Czesław Michniewicz, ewentualnie kogo by widział w jego miejsce, ale nawet jeżeli ta dwójka, no to przykładowo Czesław Michniewicz stwierdza, gramy trójką i kto wtedy do tej trójki, bo mamy kontuzjowanego Pawła Dawidowicza, a Bartosz Bereszyński, no wiemy dobrze, że na tej pozycji jako trzeci półprawy, powiedzmy stoper, grał bardzo źle, sam się źle czuł i Czesław Michniewicz kiedyś nawet jak z nim rozmawiałem, to mówił, że no nie jest to jego pozycja. Idealnie byłby zawodnik z lewą nogą, prawda, który swobodnie operuje, dobry ma przerzut, pod presją nie panikuje, ale czy mamy wybór na tej pozycji? Mam jakiegoś wielkiego, jak tak się głowie, no to też się zgadzam. Chyba, że Krystian Bielik, jak byłby zdrowy, jak przesunąć byłby zdrowy, go do obrony. To jest taki już trochę hazard, wiesz, wprowadza zawodnika, który nie był przez dłuższy czas w rytmie meczowym. Szukam. Wiecie, no tak samo Michał Helik był próbowany, ale wiemy, że on też... No Piątkowski. Tak. Albo Piątkowski. Tak. Piątkowski wraca. Mam tu koszulkę Michała Pazdana tutaj. Ale no wydaje się, że no nie jest. A słuchajcie, bo Mateusz Borek chyba też rzucił coś na Twitterze. A widzielibyście w ogóle taką szansę na powrót Artura Jędrzejczyka do kadry? Nie można tego wykluczyć, natomiast mimo wszystko byłbym trochę zdziwiony. Ja też myślę, że prędzej Wieteska, jeżeli chodzi o Legię Warszawa, niż Artur. Ja myślę, że to już właśnie PESEL trochę już gra rolę taką dosyć poważną, więc życzyłbym sobie tego, bo Artura bardzo lubię, ale chyba myślę, że bardziej właśnie Mateusz niż Artur. Ale tak jak rozmawialiśmy przed programem, no to tych jednak stoperów z lewą nogą mamy mało. Mówisz Piątkowski, ja rzuciłem wcześniej Kiwior, ale wiem, że on teraz gra na szóstce. No i do tego kogo jeszcze mamy? Sebastian Walukiewicz, ale ostatnio z nim rozmawiałem, mówił, że wraca dopiero w marcu. Zdrowotnie, tak, tam tak. Przeszkoda. No to nie ma takich stoperów. No to na dwójkę trzeba wyjść. Ty. No i dobra, i to związane, no i co? Dobrze, panowie, kończymy powolutku. Z nami był zza oceanu, jak zawsze, Janusz Michalik. Janusz, dziękujemy ci bardzo. Nie wiem, masz jeszcze jakieś orędzie do przekazania, czy skupiasz się na kibicowaniu USA, no bo tam nie idzie. Ja mam zawsze dobrze, mam dwie reprezentacje, prawda? To coś musi gdzieś przejść, albo coś kogoś przepnę, ale nie wygląda to za dobrze. Także na pewno się zobaczymy. O, to na Śląsku, to w Chorzowie będzie mecz ze Szwecją. Ja już przeskoczyłem Rosjanów, panowie, to także zakończę optymistycznie. No i brawo. Dzięki, Janusz, wielkie. Trzymaj się. Z nami był Igor Lewczuk. Dziękuję bardzo. Wojtek Piela. Dziękuję ślicznie. Łukasz Olkowicz. Dziękuję. I słuchajcie, jutro ważny dzień. Jutro oficjalnie będziemy wiedzieli, czy to Czesław Michniewicz, a może po prostu się wygłupiliśmy i będzie to Adam Nawałka albo jeszcze kto inny, no bo w tej sadze z selekcjonerem naprawdę już chyba nic mnie nie zdziwi. O godzinie 13 specjalne wydanie Mocy Futbolu, w której zasiądzie, o właśnie, to znamienite grono. Michał Pol, Jakub Wawrzyniak, Krzysztof Stanowski, Wojtek Kowalczyk, dołączy do nich później także Artur Wichniarek, który tam będzie jak najszybciej jechał z Berlina. I co jutro jeszcze mamy? Bo ja nie pamiętam szczerze. Mamy na pewno Deadline Day o 22. Zapraszamy tam w składzie takim. Michał Pol, ja, Artur Wichniarek, a także będą rotacyjni eksperci od różnych lig, między innymi tak. Ekspert od Ligi Angielskiej Wojciech Piela. Może będzie także łączenie z Ligą Francuską, ale tego nie wiemy. To są negocjacje jeszcze długie, wielogodzinne. Negocjacje trwają, także my idziemy sobie porozmawiać. Także jutro dwie główne pozycje to oczywiście 13. wybór selekcjonera, Moc Futbolu, specjalne wydanie, a także Deadline Day, godzina 22. Tradycyjnie już będziemy śledzić ostatni dzień okienka transferowego. Dzięki za dzisiaj. Wielkie dajcie łapkę w górę jeszcze dla naszej reżyserki, bo ona dzisiaj z nami tam była i po prostu już jest zmęczona. Godziny późne, niedziela, także należą się te łapki w górę. Dzięki wielkie, dobrego wieczoru.